Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Królewskiej Gry, a razem z nami są dziś wyjątkowi goście. Magda Butkiewicz, mistrzyni Polski do lat 18 z ubiegłego roku. Cześć, witam wszystkich. Organizator turniejów szachowych Jan Kozak, cześć. Cześć, kłaniam się nisko. Oraz prezes i założyciel Krzysztof Jarzyna z InfoszaChu, Piotr Niuguen, mistrz międzynarodowy. Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj mamy wyjątkowe święto. Międzynarodowy Dzień Szachów, obchodzony od 1966 roku w 178 krajach dzięki UNESCO i FIDE, czyli Międzynarodowej Federacji Szachowej. No i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Dobra, słuchajcie, mamy to święto szachów. Dzisiaj program szachowy musi być. I no właśnie, jak wy widzicie ten ostatni wzrost popularności szachów? No bo był gambit królowej, są sukcesy Jana Krzysztofa Dudy, ogromnie wiele się dzieje, dzisiaj święto szachów. Jak wy widzicie popularyzację, wzrost popularności szachów? No na pewno właśnie tak jak wspomniałeś, teraz jest ogromny boom na szachy, szczególnie właśnie w Polsce. Sama widzę to po moich znajomych, którzy kiedyś kompletnie się tym tematem nie interesowali, a teraz jak komukolwiek wspominam, że gram w szachy, to jest to naprawdę doceniane, więc jest to bardzo fajna sprawa. Oczywiście na pewno sukcesy Janka się do tego też no, przyczyniają ogromnie, także organizacja, mnóstwo turniej, które właśnie się znajdują, które mają miejsce w Polsce, no jest to niesamowicie rozwijające szachy w Polsce. Panowie? No generalnie szachy myślę, że od lat były popularne, to znaczy ludzie wszyscy kojarzą, czym są szachy, może znają nawet posunięcia, ale ostatnio rzeczywiście szachy troszeczkę w innej perspektywie są postrzegane. To znaczy na przykład oglądanie komentarza szachowego na żywo. Wcześniej ktoś mógłby się zastanawiać, jak można oglądać szachy na żywo. No, jakieś nerdy tam tak komentują. Kojarzy mi się taka scena z Jasia Fasoli, który po prostu nie mógł zasnąć i przyłączał różne kanały i właśnie trafił na jakiś tam... na jakąś rozgrywkę szachową i tam się praktycznie nic nie działo, potem przełączał i znowu trafił na ten sam program i tam się nic nie zmieniło. Więc jest to taki stereotyp dość może krzywdzący dla szachistów, bo jeżeli ktoś oglądał szachy błyskawiczne, no to refleks szachisty znaczy zupełnie co innego niż w tym bardzo pejoratywnym, stereotypowym znaczeniu. No i teraz właśnie ludzie oglądają szachy na żywo. Da się to oglądać, tak? Jest to widowisko tak naprawdę. Więc myślę, że tu się dużo zmieniło, tak? Takie postrzeganie szachów. Nie tylko to, że więcej ludzi gra na turniejach, co też jest mega ważne, ale myślę, że samo postrzeganie, tak? Bo szachy były popularne, ludzie znali szachy, ale teraz po prostu inaczej na to patrzą. Kozak? Jan? Wydaje mi się, że mam fenomenalny okres, jeśli chodzi o nasze szachy w Polsce też, dzięki Janowi Krzysztofowi Dudzie. Jednak pytanie, jak długo będziemy cieszyć się taką falą popularności. Do końca życia jeszcze dłużej. Mam nadzieję. I to byłoby naprawdę fenomenalne. Ale trafiliśmy na bardzo dobry okres także z tą pandemią, że wtedy szachy weszły pod strzechy, że oglądaliśmy gambit królowej, będąc zamknięci, wszyscy zaczęli grać nagle i to było fenomenalne. Tylko pytanie, czy teraz po już otwarciu świata, czy to zostanie z nami na dłużej. Mam nadzieję, że tak i staramy się jako ekipa InfoShach i też jako ja prywatny, tak jako organizator, żeby to trwało. Prywaciarz. Ale trzeba to robić wszystko na wielu poziomach, na wielu etapach i to jest duża praca, żeby to trafiło pod strzechy, żeby dzieci od samego początku się mogły uczyć, żeby była ta kultura gry w szachy, żeby to nie było coś wyjątkowego, czy była to umiejętność, która jest postrzegana jako coś rzadkiego. Myślę też, że warto dodać, że też do tej popularności szachów też mnóstwo jest organizowanych turniejów tempem rapidowym i tempem blicowym. Czyli w szachy szybkie i błyskawiczne dla naszych widzów. I są one no, zdecydowanie bardziej atrakcyjne dla widzów. Wiadomo, dużo więcej się dzieje, te posunięcia są wykonywane szybciej i to też na pewno przyciąga oglądalność. Słuchajcie, będziemy mówić dzisiaj na pewno o InfoShachu, jeszcze o was o to zapytam, bo to jest wasz projekt, który was wszystkich łączy tutaj, bardzo się cieszę. Natomiast słuchajcie, w 1924 roku powstała Międzynarodowa Federacja Szachowa FIDE, a w 2012 roku według FIDE było 605 milionów szachistów na całym świecie. W tej chwili po sukcesie gambitu królowej szacuje się, że jest to ponad miliard szachistów. No i pytanie mam takie, co waszym zdaniem należy zrobić, żeby ta liczba jeszcze się zwiększyła? To znaczy, co zrobić, żeby jeszcze zwiększyć popularność szachów na świecie? Jakie jest wasze na to spojrzenie?
Ja myślę, że trzeba pokazać, że szachy są dla każdego, że to nie trzeba grać profesjonalnie w szachy, żeby się nimi interesować i żeby być fajnym szachistą. To wiadomo, każdy odnajdzie się na swoim poziomie i naprawdę szachy są dla każdego i zarówno dla młodych, dla starszych, dla każdego i nie tylko też dla dzieci, bo wiadomo, tutaj jest też duży nacisk nakładany na to, żeby uczyć dzieci grać w szachy, ale również później można się nauczyć grać i również zdobywać kategorie, rankingi, więc jest to zdecydowanie gra dla każdego. Wydaje mi się, że najprostszym sposobem, żeby było więcej szachistów, to jest uczyć obecnych 30-latków gry w szachy. To poczekaj, bo to jest bardzo ciekawa koncepcja, ponieważ zamieniamy się w słuch. To jest bardzo... Może brzmi to dziwnie, ale... To pokolenie moich kolegów i koleżanek, słucham serdecznie. Chodzi mi o sytuacje takie, że osoby w tym wieku zakładają rodziny, mają później dzieci, później też spędzają z nimi czas, także na grze. I dzięki temu, ja samemu się nauczyłem gry w szachy, dzięki mojemu tacie, teraz samemu uczę swojej młodszej siostry. I myślę, że taka, jeśli wszyscy potrafią grać w szachy, to jest normalna rozrywka w szkole, w domu i to jest... Tak na tej zastępowalności pokoleń demograficznej możemy naprawdę dużo zyskać, jeśli chodzi o liczbę szachistów. Tak, najprostsze, te programy szachowe w szkołach. Okej, czyli mówimy też tutaj o tych programach typu edukacja przez szachy w szkole, tak, żeby rozwijać. Ostatnio w tamtym miesiącu były w Warszawie 700 dzieci grało na hali Torwar w Warszawie. Fenomenalne wydarzenie, bardzo dobra organizacja Polskiego Związku Szachowego i to naprawdę daje nam poczucie, że będzie nas więcej. Piotr? Ja myślę, że tutaj kluczowa jest organizacja turniejów, no bo generalnie, żeby szachista był policzony jako szachista, no to musi zagrać w turnieju liczonym do FIDE, no i wtedy będzie po prostu w tej statystyce. No i to oczywiście się teraz dzieje, jest coraz więcej tych turniejów, natomiast mogło być jeszcze więcej, mogły być jeszcze jakoś tam lepiej promowane. No i generalnie tak, no trzeba zachęcać ludzi do grania w szachy na żywo, no to wtedy też jasne, że będzie tych osób w statystyce więcej i też osoby, które idą na turniej i będzie fajnie na tym turnieju, no to jest jasne, że te osoby się podzielą tymi spostrzeżeniami i może zaproszą jakichś kolegów, bo też trzeba dodać, że szachy to jest taka gra towarzyska. Myślę, że zawodnicy na niższym poziomie mogą nawet paradoksalnie czerpać większą przyjemność z gry niż ci najlepsi na świecie. Tam dla nich to jest taka trochę praca, dużo stresu, gra się o dużą stawkę. Taki mecz o Mistrzostwo Świata, no wiadomo, że tacy zawodnicy no, lubią szachy, ale w wywiadach widać po nich, że oni po prostu no, męczy ich to, tak? Jest to duże napięcie. No a tacy amatorzy no, przychodzą i się bawią po prostu. Szachy to jest zabawa. No i tak to trzeba pokazywać. No i właśnie organizacja turniejów, że ktoś przyjdzie, zagra sobie, miło spędzi czas, pozna różnych ludzi. To też jest ważne, że na turnieju możemy spotkać ludzi z różnych profesji. Możemy zagrać z jakimś biznesmenem, możemy zagrać z kimś, kto prowadzi tramwaj, lekarzem, adwokatem. Po prostu tam grają wszyscy, tak? Też nie ma ograniczeń wiekowych. Czasami może są jakieś grupy wiekowe, ale generalnie w szachy na jakiś turniej open może przyjść każdy. I to jest mega istotne, więc więcej turniejów dobrze zorganizowanych, że ktoś po tym turnieju powie, no fajnie było na tych szachach, dobrze spędziłem czas, coś z tego wyniosłem, poznałem ludzi. Myślę też, że często dzieci, kiedy nawet niekoniecznie te szachy ich interesują, ale jak pojadą na turniej, spotkają jakichś tam rówieśników, dobrze się bawią, to potem chcą jechać na kolejny turniej. I myślę, że w tym kierunku warto iść. No dobra, powiedzieliście dużo o szansach, o tym, co można zrobić jeszcze lepiej, żeby było jeszcze więcej osób znających zasady gry w szachy, bo myślę, że to jest dobre rozróżnienie, które wprowadziłeś, Piotrze, to znaczy szachista jest rozumiany pewnie wtedy, kiedy jest wpisany do ratingów FIDowskich, a osoby grające, pewnie to badanie było na zasadzie, kto zna zasady gry w szachy, bo obstawiam, że nie ma miliarda ludzi w bazie FIDE, tak jakby jestem w stanie się założyć o to, że nie ma miliarda tam ludzi. Natomiast jest sukces Gambitu Królowej, potężny sukces. Były sukcesy Jana Krzysztofa Dudy, czyli to zwycięstwo w Pucharze Świata, wicemistrzostwo świata w szachach błyskawicznych. Jednocześnie jest dużo tych inicjatyw, o których wspominaliście też z Jankiem i z Magdą, czyli ten rozwój edukacji szachowej w Polsce. No dobra, wszystko pięknie, a jakie widzicie zagrożenia związane z szachami, jakie widzicie, nie wiem, potencjalne ryzyka związane z rozwojem szachów, czy w ogóle takie są? Wydaje mi się, że jednym z takich zagrożeń może być
Znaczy, zagrożenie, które ja w tym momencie dostrzegam, to jest wchodzenie na ten już profesjonalny, wyższy poziom. Że zagrożenie polegające na tym, że coraz... Że często się mówi o tym, że zawodowe szachista, że arcymistrzowie nie żyją z gry, tylko muszą wykonywać dodatkowe czynności, żeby móc wykonywać, żyć z szachów, tak? Czy są trenerami, którzy są organizatorami turniejów, sędziami, że samej gry tylko ścisła garstka na świecie może się utrzymywać i z racji tego dużo osób, także zdolnych juniorów w wieku, nie wiem, 18-19 lat mają, no, mają wybór, tak? Czy kontynuuje karierę sportową, czy pisze maturę, idę na studia i pracuję w zawodzie. I to jest taki wiek, w którym bardzo dużo osób rzuca szachy albo odstawia je na boczny tor i później dopiero do nich wraca. To też było ciekawe przy momencie, jak był Tydzień Królowej, jak był Światowy Dzień Kobiet, to FIDE opublikował badania wiek szachistek i ich liczba. I korelacja wynikała takie, że dziewczyny rzucają szachy w wieku lat 20 i wracają po 30. Jak mają 30-40 lat odchowane już dzieci. Niedawno też mieliśmy taki przykład w Polsce, że po kilku latach bez gry wróciła pani Iweta Rajlich i zdobyła Mistrzostwo Polski kobiet w 2019 roku. Więc to też pokazuje, że to jest chyba takie zagrożenie, że tylko najlepsi mogą z tego wyżyć. No tak, to w ogóle to jest chyba ciekawy temat i myślę, że dla naszych widzów to będzie ciekawe. Zanim jednak poruszę ten wątek, to jeszcze przypominam o tym, żebyście zostawili łapki w górę. Wbijamy łapeczki dla InfoSzach. Są z nami dzisiaj. Jest z nami też pan Infuś. Proszę bardzo. Jest z nami też pan Szachuś na czacie, widzę, który pozdrawia i pisze, że zgadza się z Jankiem na przykład na moim kanale u pana Szachusia, znanego youtubera, który mam nadzieję, że też do nas zawita, bo ostatnio nagrywa nawet analizę dla nas, to 53% u Szachusia to jest przedział 25-44 lata jego widzów. Bardzo ciekawe. Także potwierdza twoje zdanie. Trafiłem, całe szczęście. Trafiłeś, tak. Także... Kontynuując właśnie też, jeśli chodzi o zagrożenia, to myślę też, że szachy są bardzo obciążające psychicznie i bardzo wpływają właśnie na to, jak się czujemy psychicznie i są bardzo obciążające. I tutaj jest zdecydowane moim zdaniem zagrożenie, szczególnie jeśli ktoś naprawdę nie gra tak tylko, nie gra tak tylko amatorsko, tylko naprawdę chce się w tym kierunku rozwijać, jest to bardzo obciążające. No tak, a co do tej kwestii zarobków, bo myślę, że to jest ciekawe dla naszych widzów, to jakbyście mieli tak pokusić jakąś taką mini analizę, to na jakim poziomie trzeba być szachowym, żeby móc z tego żyć? No bo ja powiem może tak, jeżeli chodzi o mężczyzn, to wydaje mi się to względnie prosta sprawa postawienia granicy, ale zastanawiam się, jak postawić granicę u kobiet. Bo u mężczyzn powiedzmy, że przyjmijmy, że zawodnicy z rankingiem 2700+, w sensie tacy stali bywalcy 2700+, czyli takie top 50 na świecie, top 40, top 50 na świecie, to oni są w stanie wyżyć w Polsce z szachów. Jeżeli ktoś jest poniżej 50 miejsca, no to już zaczyna zwykle dorabiać sobie w inny sposób. I to dotyczy też większości polskiej czołówki. Z wyjątkiem Radka Wojteszka i Jana Krzysztofa Dudy, no to większość zawodników sobie w jakiś sposób dorabia, tak? A w przypadku kobiet? Jak to zdefiniować? Macie jakiś pomysł na to? Myślę, że tutaj też zależy, kto jest z jakiego kraju, bo też może być nawet, jeżeli chodzi o mężczyzn, ktoś może mieć 2500, ale jest numer jeden w swoim kraju, no jeżeli jest wspierany przez na przykład rząd, no to jak najbardziej może żyć z szachów, więc tutaj myślę, że nie stawiałbym tak jasno jakichś tutaj granic. Natomiast też chyba co jest istotne, że można żyć z szachów niekoniecznie z grania i to się dzieje, można mieć ranking znacznie, znacznie niższy i można po prostu uczyć gry w szachy i myślę, że to też jest ważne, bo też jeżeli mówimy o procencie kobiet w szachach, to też niekoniecznie trzeba mówić o tym zawodowym graniu, ale też na przykład, że było więcej kobiet organizatorek, sędziów, trenerek i tak dalej. Tak więc w szachach można się zajmować na różne sposoby. W ostatnich latach nowa profesja w szachach, streamowanie, tak? No, na przykład siostry Botes, myślę, że tutaj są dobrym przykładem. Tak, dobrym przykładem na to, że zawodniczki, które, jeżeli chodzi o sam poziom gry, no to z szachów by nie wyżyły. A jeżeli chodzi o streamowanie, no to są, no może nie top 1, bo chyba Hikaru, tak. ale na drugim ale miejscu w topce, być może. Na pewno, tak, w topie. Zresztą chyba statystycznie streamerki zarabiają więcej niż streamerzy, jeżeli chodzi o szachy. Tak? Więc tutaj więcej jest tego nie. Wydaje mi się, że Hikaru jest najlepiej opłacany tak, streamerem, tak, ale ogólnie statystycznie, tak, że w tym topie może tak być. Może tak być na pewno. Anna Kramling, także generalnie tych dziewczyn jest sporo, które grają w szachy i to też jest istotne, bo ich tak jakby ekspozycja, no to
pokazujemy, że dziewczyny po prostu sobie grają i z tego żyją, tak, no to zachęca to inne dziewczynki. To też jest takie wprowadzanie tych modelowych ról, tak, żeby... Role model. Tak, tak. Pewnie źle przetłumaczyłem, bo tak, taką kalkę z angielskiego zrobiłem, ale o to chodzi, po prostu, żeby mieć swoich idoli. To znaczy jakaś dziewczynka po prostu widzi, że jakaś inna szachistka sobie gra i się bawi i z tego żyje, no to sobie myśli, kurczę, może ja też mogłabym taką karierę obrać, tak? No to, to jest istotne. Mhm. No i tak jak powiedziałem, w szachach można zarabiać na wiele sposobów, trenowanie, tak? To chyba jest najpopularniejsze. Powiedziałeś o czymś, o takim rozgraniczeniu od rankingu do wsparcia, bo tam kwestia wsparcia rządowego. Zgadzam się tak, ale tak na zasadzie 50-50, w sensie tak, że rzeczywiście to wsparcie rządowe ma znaczenie, no bo są kraje, w których to wsparcie rządowe dla najlepszych szachistów jest, no choćby tu jakby nie musimy ukrywać, że jest to na pewno Rosja, przez wiele lat Azerbejdżan, zresztą wciąż Azerbejdżan wspiera, kiedyś Armenia, teraz, no, teraz są tam wyzwania, dlatego Aronian sobie odszedł z Armenii, zresztą w Polsce od niedawna, tak, jest też to silne wsparcie. Są po prostu kraje, nacje, Stany Zjednoczone, może tam nie są rządowe, ale tam są prywatne pieniądze bardzo mocno wpompowywane, w każdym razie wiadomo, że te pieniądze są istotne, ale gdyby oddzielić czynnik wsparcia rządowego, jakby wyłączyć go, to z samego grania, moim zdaniem, tak ja to czuję, czy się z tym zgodzić, że 2700 to jest taka granica, gdzie już w większości krajów europejskich jest w stanie wierzyć. Oczywiście masz rację, że jest koszty życia w Warszawie, no już pomijając kwestię inflacji, no to są inne niż na przykład w Londynie, to jest jasna sprawa i to jest oczywiste, czy w Oslo, ale, no ale jednak wciąż no to taka średnia europejska, czyli powiedzmy jakieś koszty życia w Warszawie pewnie są w miarę reprezentatywne dla średniej europejskiej. Obstawiam, nie znam statystyk, ale to jest mój guess, no to myślę, że właśnie 2700 trzeba mieć. Generalnie tak, natomiast też zależy, bo znam na pewno wielu arcymistrzów ze znacznie niższym rankingiem, którzy z szachów żyją. Tak? Tylko w innych miastach pewnie, nie? W innych miastach, no też tutaj można właśnie dywagować, czy ta stopa życia na przykład jest odpowiednia i tak dalej. Tak? I też pytanie, jak często i jak kompetytywnie grają, bo na przykład są zawodnicy, którzy są znani z tego, że grają cały czas w kołówkach na zrobienie norm arcymistrzowskich. To są 3 arcymistrzów, 7 zawodników, którzy nie mają tego tytułu, którzy walczą o zdobycie tej normy. Tak zwani. Oni są tak zwanymi dawcami, ale organizatorzy, żeby ich zaprosić, im za tą grę płacą. Więc jeśli ktoś jest w stanie dostawać zaproszenia na takie kołówki, czyli być już na poziomie arcymistrzem na poziomie tylko 2500, tylko, tak w porównaniu tego do 2700 twojego, które wspomniałeś, to myślę, że on może wtedy bez problemu żyć z czegoś takiego. Tylko musi być trzymać cały poziom. I trzymać poziom. I trzymać poziom, bo jak spadnie za nisko z rankingiem, to później dostaje zaproszenie na kołówki jemowskie, gdzie dostaje trochę mniej, a później nagle się okazuje, że w sumie to tak... Już w ogóle nie dostaje. To nie zaprosimy już pana, jest pan za słaby. Właśnie to myślę też, że zależy od wieku zawodnika, bo też myślę, że młodzi zawodnicy są wspierani i też jeśli faktycznie jest jakiś młody arcymistrz, który ma na przykład 2650, no to myślę, że on też jest bardziej wspierany niż może ten sam arcymistrz, który już jakby... W sensie z tym samym rankingiem, ale już będący w fazie raczej spadkowej. Dokładnie tak. To też właśnie chciałam powiedzieć. A jeżeli chodzi o kobiece szachy, bo trochę uciekamy od tego, co mam, a myślę, że dla naszych widzów nie byłoby to ciekawe. Ale zanim odpowiecie, to jeszcze tylko przypomnę naszym widzom na czacie. Proszę, zadawajcie pytania, bo tutaj po to są nasi goście i też ja chętnie pomogę w odpowiedziach na wasze pytania. Widzę, że to są tutaj najróżniejsze komentarze. Widzę, że niektórzy przepraszają, że się spóźnili. Wybaczamy. Są pytania matrymonialne typu, czy wyjdę za kogoś. Słuchajcie, oferty matrymonialne to poproszę na maila i zobaczymy. Jest komentarz typu, że siostry boty są najpiękniejsze, co w szachach widzę. No to już kwestia gustów. A za chwilę przejdziemy do kolejnych komentarzy. Poproszę szachy kobiece. Zacznijmy od Magdy. Myślę, że to dobra osoba, żeby odpowiedzieć. Myślę, że szachy kobiece wciąż potrzebują jakiegoś boom, jakiejś jednej kobiety, która by faktycznie zawojowała w tym świecie. Bo jednak, no nie oszukujmy się, kobiety odstają od poziomem od mężczyzn. I ja ciągle czekam na kogoś takiego, który by się tak faktycznie wybił. Wiadomo, no teraz fajnie też na przykład w turnieju Road to Miami grała Zhu Wenjun, więc to też właśnie fajnie, że kobieta została zaproszona. Ale wiadomo, ciągle jednak ta przepaść jest. I fajnie by było, jakby znalazła się jakaś, no wiadomo, im więcej, tym lepiej, ale jakby się znalazła kobieta pokroju Judith Polgar, która by mogła walczyć w turnieju kandydatów, to by to naprawdę było coś ogromnego dla kobiecych szachów.
No, to ja się z tym zgadzam, tylko w moim zdaniem to jest kwestia pokolenia, jakby następnego pokolenia, z założeniem takim, że przez to całe pokolenie stwarzamy, wyrównujemy szanse dziewczynek w kontekście edukacji, bo moim zdaniem oczywiście dostęp w sensu stricte do nauki jest taki sam, no masz te same narzędzia i tak dalej, no ale jest tak, i to pokazują badania chociażby dziewczynek w zakresie matematyki, że wszystko jest, że dziewczynki i chłopcy idą do 10-12 roku życia na tym samym poziomie, ale potem nagle się coś dzieje, że dziewczynki przestają się mocniej rozwijać w matematyce. To wynika z tego, że od dziecka pokazujemy, że matematyka, szachy i inne tego typu dyscypliny są bardziej dla chłopców niż dla dziewczynek, no i tak zwany mechanizm samospełniający się przepowiedni. No i żeby to wyeliminować, no to wiadomo, trzeba dużo pracy i pewnie też stwarzać więcej przestrzeni turniejów, może klubów, może więcej zajęć dla stricte dla dziewczynek, tak żeby po prostu było więcej aktywności, bo ja się z tą zgadzam w pełni, Magda, że poza sukcesem Gambitu Królowej, który moim zdaniem bardzo dużo zrobił, bo pokażę, że dziewczynki grają w szachy, to się przydałaby się taka ambasadorka jak Judith Polgar, która teraz jest ambasadorką, ale nie gra. I to trochę jest wyzwanie, że ja widzę, na przykład mi się to bardzo podoba, że w Champions Chess Tourze startują kobiety i dostają bardzo różne szanse. Tam młode, bardziej doświadczone, mistrzynie świata, juniorów, czy Aleksandra Kostaniuk. Tylko jedno jest wyzwanie, moje osobiste jest takie wyzwanie, że on dostaje tam po prostu baty w tych turniejach. W sensie po prostu to są wyniki są wyjątkowo słabe i to sprawia, no, że niestety no, nie jest taki obraz, jaki jest. Gdyby było tak, jak ty mówisz, że jest Judith Polgar, to moim zdaniem Judith Polgar w swoim takim prime, to by spokojnie mieszała w tych turniejach. Byłaby kimś, kto tam by może nie zawsze wygrywał, nie zawsze wygrywała, ale chodzi o to, żeby zawsze mieszała w tych turniejach. A i takiej zawodniczki z takim stylem, bo ona też miała bardzo super ofensywny styl, myślę, że nam potrzeba. A jak wy to widzicie, panowie? Znaczy, dobra. Powyżej 2600 mamy tylko 6 kobiet. Które udało się zdobyć im taki ranking i z czego na przykład Hui Fan, która była najwyżej notowana, która jest w top 100 świata. Mówisz od czasu Judith Polgar. Tak, okay. Od czasu Judith Polgar. W sumie w całej historii też tak jak... Nie najwyżej notowana to Judith Polgar. Tak, tak, ale, tak, ale aktywnie grający. A, aktywnie grający, okej. No tak, tylko ona wybrała karierę naukową, tak? Tak, teraz jest profesorem ekonomii na którymś z chińskich uniwersytetów. A chyba kończyła w ogóle na Oxfordzie albo Cambridge, teraz nie pamiętam. Oxford albo Cambridge kończyła. W każdym razie wybrała karierę naukową. Tak, ale, no, ale to pokazuje, że jak mamy tylko 6 zawodniczek wyżej 2600, a zapraszamy do tych turniejów, o których ty mówisz, jest Magnus Carlsen, ja nie pomniałeś, i wszyscy 2700+, no to... Niezależnie od tego, czy to facet, czy kobieta, na 2600 z 2700 to jednak jest różnica i zarówno w poziomie gry, jak i w desile. Chociaż Juven Jun ostatnio wyprzedziła i Hansa Newmana Mokę między innymi i Samuela Sowiana, ogrywając ich w bezprzednich starciach, więc to nie było tak, że dostawały tylko baty. No tak, to prawda. Piotrze? No myślę, że to jest generalnie temat rzeka i rzeczy można zrobić tutaj bardzo dużo, ale ja bym tutaj na trochę inny aspekt zwrócił uwagę. To znaczy generalnie, jeżeli chodzi o finanse, to na przykład myślę, że obecnie całkiem dobrze to wygląda. To znaczy generalnie szachy kobiece są dobrze finansowane. Oczywiście im więcej, tym lepiej, natomiast generalnie nie jest źle. Myślę, że właśnie problem jest właśnie z tymi idolkami i też... To żeby, bo to też nie jest tak, że teraz może brakuje tych szachistek, które mogłyby być idolkami. Okej, one może nie będą walczyły z czołówką światową, ale na przykład taka Kosteniuk nadal może być idolką dla wielu dziewczynek. Oczywiście. I tutaj na przykład właśnie, tak wspomniałem o tych streamerkach, to one też właśnie mogą być tymi idolkami i to jest ciekawe. No i też na przykład brakuje trochę trenerek, bo to też rodzi kolejne problemy, to znaczy... Żeby grać dobrze w szachy, no to trzeba jeździć po turniejach, to jest jasne. No i oprócz tego, że no właśnie te wyjazdy mogą być kosztowne, to na przykład jeżeli nie ma kobiety trenerki, to czasami trudniej jest wysłać dzieci na turniej, tak? No, łatwiej byłoby dziewczynki wysłać z trenerką niż z trenerem na przykład, tak? Więc to myślę, że też tu jest jakaś taka nierówność. A druga nierówność, no to właśnie w tym wieku takim, jak się już kończy szkołę, tak? No i też no, tu jest ten problem, że kobiety często no, muszą zająć się na przykład no, rodziną, tak? Urodzeniem dzieci, no tutaj to trudno przeskoczyć, tak? I więc tutaj jest ileś takich problemów, które trudno przeskoczyć, ale myślę, że więcej kobiet trenerek sporo by zmieniło, tak? To znaczy, ja się z tą zgadzam w 99%. Z 1% się nie zgadzam. Powiedziałeś coś takiego, że kobiety muszą się zająć domem. Ja jestem troszeczkę innego zdania, że warto dzielić te role.
bo no, stawiam bardzo mocno w biznesie przede wszystkim na wzrost, na wzmocnienie też ich roli kobiet w biznesie i na to, żeby ta właśnie, tak jak mówisz, to kwestie związane z potomstwem jakby nie sprawiały, że tracą na karierze. W praktyce jest tak, jak jest, tak jak mówisz. Jest to trudne do przeskoczenia generalnie. Ale jednocześnie myślę, że warto o tym mówić też głośno, żeby zachęcać też do aktywnego uczestnictwa ojców we wychowywaniu dzieci. Tak. Więc ja do tego zachęcam, to jest ten 1%. Natomiast idziemy dalej. I słuchajcie, ostatnio Janek grał w Champions Częsturze, zaraz po kandydatach, które no, wiemy, wypadły jak wypadły. No i zagrał w tym Champions Częsturze, w tym turnieju w Droga do Miami, to się nazywa FTX. FTX Road to Miami. No, zagrał całkiem nieźle, w szczególności w tych eliminacjach, tam naprawdę szło mu dobrze. Potem wyeliminował Giriego i zatrzymał się na Aronianie. Jak wy oceniacie ten występ Janka w Champions Częsturze? No ja myślę, że może Janek zaliczyć ten występ do udanych. W eliminacjach przegrał tylko jedną partię z Tarim Arianem, więc no, na pewno no, przy takiej ilości partii przegrać tylko jedną partię to jest naprawdę wyczyn, uważam. Zajął tam trzecie miejsce, chyba tylko go wyprzedził Sevian i Eric Gassi, więc no, naprawdę nie był to zły wynik. Później też wytrzymał ciężkie pozycje z Girim, także tu też należą mu się za to słowa uznania. A Aronian po prostu tamtego dnia był lepszy i też wygrał cały turniej, więc widocznie trafił z formą zdecydowanie podczas tego turnieju. Więc myślę, że to na pewno nie jest jakaś wielka porażka dla Janka. No, wynik Janka jeszcze o tyle jest dobry i znakomity, że to było tuż po kandydatach i że byli zmęczeni. Rajabow się z tego FTX-a wycofał po pierwszym czy drugim dniu. Po sześciu zerach? Po sześciu zerach, tak. Nie, jedną zremisał tam. Znaczy, a nie zrobił 6-0 przypadkiem? Mi się wydaje, że miał... Wydaje mi się, że jeden remis miał, wpadł. Tak. Znaczy, no pół z sześciu to jest tak samo dobre jak 0 z 6. No. Więc... zero. Więc... I tak samo raport też nie błyszczał, więc Janek z tych postkandydackich zawodników się prezentował najlepiej. Ale właśnie jak ci jeszcze mogę wtrącić, Janek, to raport w ogóle jest dla mnie fenomenalnym przypadkiem, bo on jeszcze w międzyczasie zagrał w Bundeslidze. To w ogóle dla mnie już, jak ja zobaczyłam go, jak grał w kandydatach, później na Bundeslidze, później Road to Miami, to pamiętam, widziałam jeden wywiad, jak on już mówił, że fajnie, że gra i bardzo się cieszę, jak będzie przechodził do kolejnych rund, ale jak odpadnie, to też się będzie cieszył. Także myślę, że to pokazuje też, ile to po prostu tych szachistów kosztuje. Zgadza się. Na pewno jest to duże wyzwanie, a raport znany jest z tego, że gra, nie chcę powiedzieć wszędzie, ale dosłownie gość non-stop gra. Natomiast przed nami bardzo ważne wydarzenie dla Polski, a mianowicie Olimpiada Szachowa. Olimpiada Szachowa, która zacznie się 29 lipca, pierwsza runda w Chennai w Indiach. Polacy są i Polki rozstawione z bardzo wysokim, Polki z piątym, Polacy z szóstym numerem startowym. Zresztą powiedzmy sobie o składach tych właśnie na Olimpiadę Szachową. Właśnie w składzie mężczyzn, tutaj grafikę wyświetlimy, mamy tak, mamy Jana Krzysztofa Dudę. O, jest tutaj Jan Krzysztof Duda na środku na zdjęciu. Po lewej stronie jest Kacper Piorun i Wojciech Moranda, a po prawej od Janka jest Radek Wojtaszek i znany i lubiany Matibar, znany też jako Mateusz Bartel. Jak oceniacie szansę naszej drużyny, której trenerem jest Bartosz Soćko? Dziękuję tutaj Czes24 za przygotowanie, bardzo fajny grafik. Jak zawsze Matibar się spisał na medal. A powiedzcie, jak wy czujecie szansę tego składu na osiągnięcie medalu? Myślę, że bardzo duże szanse. Zresztą trzeba przypomnieć, że 4 lata temu, tak w 2018 roku, Polacy no, zajęli 4. miejsce, no i generalnie grali tak naprawdę na medal. To trochę zabrakło może szczęścia, ale generalnie grali z najlepszymi drużynami. Tak w sumie, jeżeli chodzi o kojarzenia, to jakoś tak trafili, że chyba w pierwszej dziesiątce grali ze wszystkimi. No i pokonali Rosję, pokonali USA, tak. Więc no, wielkie potęgi szachowe. No to znaczy, że mogą wygrać z każdym. W tym roku nie gra Rosja. Nie grają Chiny. Nie grają Chiny, tak? Które nam bardzo nie leżą. Ale tak. Chińczycy są tak solidni, że... Pierwszy numer startowy ma USA.
I tam rzeczywiście no, same gwiazdy. Natomiast drużynowo oni mogą, mogą. A co masz na myśli, Janku? Już nam wytłumacz naszym widzom, co masz na myśli mówiąc, że w Stanach gra jeden Amerykanin? Transfery, które były przeprowadzone na przestrzeni lat. Znaczy, w składzie gra Caruana na pierwszej desce, na drugim miejscu Wesley So, Filipińczyk, który reprezentował Filipiny na arenie międzynarodowej. Później mamy na czwartej desce jest chyba... Na trzeciej jeszcze pomniałeś trzeciej. Wiem, tylko nie pamiętam, kto jest na trzeciej. Na czwartej jest Doming... Na trzeciej jest Aronian, na czwartej Dominik. I sam Shankland. Na trzeciej jest Aronian, czyli Ormianin do zeszłego roku. Na czwartej Lenier Dominguez Perez, Kubańczyk do... 18 roku bodajże i na piątej sam Shankland. Brakuje Hikaru na Kamury, co ciekawe. I na Kamura, który grał w turnieju kandydatów, się nie zmieścił do składu. To znaczy myślę, że on nie, że się nie zmieścił, tylko on po prostu odmówił moim zdaniem. On odmówił gry jako rezerwowy, bo tak, powiedział, że albo będzie na 1-4 deskach, albo nie gra. Tak, ale to dość dziwne, że nie wystawili go na deskę. Właśnie i to jest zaskakujące. Czemu wybrali Leniera Domingueza zamiast Hikaru? Rankingowo mieli ten sam praktycznie ranking, więc tam była jakaś kwestia... Być może kwestia mistrzostw USA. Chyba to nie jest kluczowy czynnik, bo tam chyba nie wszyscy nie wszyscy grają, ale może to jest kwestia jakichś personaliów, bo trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że Hikaru nie należy do najłatwiejszych we współpracy i jest to osoba wyzwaniowa, ale Lenier Dominguez, z tego co kojarzę, to jest lubiany i bardzo taki team, zawodnik Team Spirita, to też jest bardzo ważne. Tak, tutaj trzeba dodać właśnie, bo nie wszyscy widzowie może rozumieją, że w szachy można grać drużynowo, jak to w ogóle wygląda, bo nie wiem, czy wszyscy widzowie wiedzą, bo może sobie wyobrażają, że tam jest, że każdy zawodnik po jednym ruchu robi na szachownicy na przykład, więc tutaj dodajmy, że gra to się było na, bardzo ciekawe. Tak, że gra się na czterech szachownicach, jeden jest rezerwowy, tak, dlatego pięć osób w składzie, no i może być wynik 2-2, może być wynik 4-0, tak? Więc tak wyglądają szachy drużynowe. No i ten team spirit, o którym wspomniałeś, ma znaczenie. To może wydawać się dość abstrakcyjne, ale może być taka sytuacja, gdzie mamy na trzech szachownicach remis w meczu, no i ta ostatnia na przykład może od niej zależeć. Albo na przykład remis na tej ostatniej desce może dawać zwycięstwo w meczu. No i zawodnik, który ma przewagę, a remis wystarczy do wygranej meczu, może mieć te takie personalne ambicje, no, że on chce przecież wygrać, tak? No bo liczy się ranking, po prostu jest ambitny. No i oczywiście fajnie, jeżeli ktoś chce wygrywać, ale jeżeli remis daje wygraną w meczu, to powinien zagrać drużynowo i powinien pójść na remis. I to może rzeczywiście czasami w niektórych drużynach nie grać, że ktoś po prostu za bardzo patrzy na swój wynik. No a tutaj potrzebne jest na tej olimpiadzie też, żeby się wspierać, bo wiadomo, że ci zawodnicy rywalizują między sobą potem na wielu innych turniejach, ale myślę, że dużą wartością dodaną jest to, jeżeli podzielą się na przykład jakimiś notatkami, jakimiś spostrzeżeniami, po prostu się wspierają w trakcie turnieju. No i też spędzają razem czas, nie ma jakichś tam dymów, tak, fochów i tak dalej. Zanim was zapytam o szansę i konkretne wybory trenera Bartosza Soćki, jeżeli chodzi o naszą reprezentację i o Team Spirit u nas, to padło pytanie bardzo ciekawe na czacie, więc od razu je przeczytam. Czy myślicie, że w USA, w sensie reprezentacja USA w szachach, to trochę jak PSG piłki nożnej, dużo gwiazd, ale drużyna z nich żadna? Ja rozpocznę i uważam, że rzeczywiście jest tak, że tam jest dużo gwiazd i to są transfery. Jednocześnie różnica pomiędzy szachami a piłką nożną jest taka, że w piłce nożnej jednak decyduje kolektyw, w sensie po prostu nie da się wygrać long-termowo, na przykład Ligi Mistrzów, co PSG fantastycznie udowodniło w tym sezonie, odpadając sezonie elegancko z Realem Madryt. Pozdrawiam bardzo serdecznie kibiców PSG. Z Barceloną. Tak. Elegancko się eliminowali z Ligi Mistrzów. W każdym razie zmierzam do tego, że w piłce nożnej jednak kolektyw wygrywa na koniec dnia. Jak możesz mieć Messiego i odpaść bardzo pięknie z Realem, ale dobra, że nie wbijajmy szpilek w PSG. W każdym razie tam za bardzo się nie da wygrywać w long termie piłce nożnej. Oczywiście pojedynczy mecz, może nawet dwumecz da się wygrać jednym zawodnikiem, ale w ostatecznym rozrachunku decyduje kolektyw, team spirit, to jak ławka rezerwowa współpracuje i tak dalej. W szachach jest troszeczkę inaczej, bo jednak każdy decyduje o wyniku na swojej szachownicy i liczy się suma dodawanych punktów. I to, co mówi Piotr, czyli to, że są zawodnicy bardzo ambicjonalni, którzy patrzą nawet w drużynowych szachach wyłącznie na swój ranking, no to okej, to jest pewna bariera, przeszkoda dla wyniku drużynowego, ale jednocześnie to nie sprawia tak, że nagle to się jakoś mocno rozjeżdża. To się może trochę rozjeżdżać w jakichś kluczowych momentach, ale nie aż tak bardzo, żeby nagle wpłynęło jakoś
drastycznie na wynik drużyny. Trochę tak, ale pewnie nie drastycznie. Jeżeli taka osoba będzie tak po prostu wygrywała swoje partie, to to nie będzie miał pretensji. Tak. Gorzej jak w top i więcej niż raz taką sytuację, no to wtedy... Szczególnie w takim meczu, gdzie rzeczywiście... Na styku, no, typu 2-2 tak, albo 2,5, półtora, no to jak ktoś w topie partię dwa razy z rzędu, no to już myślę, już mogłoby być pewnie, mógłby być znak zapytania przy następnym meczu. Natomiast tak ja to widzę. A jak wy to widzicie, jeśli chodzi o to porównanie do PSG? Bo to jest ciekawe, no jak to widzowie nasi słuchają nas. Znaczy, Bogiem a prawdą, wydaje mi się, że Amerykanie bez tych transferów zawodników, które były z różnych powodów, prywatnych, rodzinnych i tak dalej, to już abstrahując od tego. Jak zwykle. To Amerykanie nie wystawiliby dużo gorszego składu. Potem na ławce niepowołani są tak Nakamura, Sevian, nawet Newman Mokke mógłby grać na rezerwie jako młody gniewny. Więc oni i tak mogliby mieć ten pierwszy, drugi startowy, zwłaszcza przy nieobecności Rosjan. Ale jak na moje pierwszy, drugi nie, tak, bardziej piąty, szósty, znaczy, w okolicach Polski. Ale nawet jeżeli mieliby i tak jakiś pierwszy, drugi numer startowy, no to jednak zupełnie... Półka, nie inna tak, drużyna. Tak, mi się wydaje, że pomiędzy drugim a dziesiątym numerem tych różnic rankingowych aż takich dużych nie ma. Myślę, tak, że tam, tam nie ma 30 oczek tak, może tam być nie ma. A poza tym, gdybyśmy mieli zestawić drużynę tylko z Amerykanów, no to mielibyśmy tak, Hikaru, mielibyśmy Shanklana, ja mówię o tych od topu. Caruana. Caruana, a okej, bo nie zapomniałem pod kątem średniego. Okej, no to mamy potem Seviana i Moga. No to może wciąż by mieli pierwszy. W sumie tak, w tym tak, układzie. Ale jednak zupełnie inna klasa zawodników. Ale inna klasa, to bo trzeba jednak dodać. Jak wymieniasz Seviana i Moga na tego, na Domingueza i Aroniana, no to jednak myślę, że nie ma dyskusji. Tym bardziej Dominguez jest super doświadczony. On jest trochę, moim zdaniem, underrated, w sensie, że on jest tak niedocenianym zawodnikiem, ale jest super solid. W drużynówkach to w szczególności udowadnia. Nie przydaje, przegrywa tak, partii, tak, co jest super ważne w drużynówce. Jak trzeba, to tam potrafi docisnąć. Ma taki styl, że może wygrać z każdym, a jednocześnie gra tak w szachy, jeżeli trzeba na utrzymanie deski, to ci ją utrzyma. Właśnie w tych szachach drużynowych fajnie jest, kiedy mamy zawodnika, na którego możemy tak jakby liczyć, że wiemy, że on nie zagra zbyt ryzykownie, że spodziewamy się, że tam jakiegoś tam wyniku. Tak, tak, że po prostu gra solidnie. To też dodatkowe stresy dla kolegów z drużyny. Jeżeli widzą, że ktoś na przykład po debiucie coś poświęcił, już ma jakąś przegraną albo strasznie niejasną pozycję. To jest deprymujące. Albo ma bardzo mało czasu. To też jest taki problem, że może mieć dobrą pozycję, ale jeżeli widzimy, że ma mało czasu, no to się stresujemy, to może paść każdy wynik. Tak, i to jest deprymujące dla drużyny, bo to demotywuje do walki, no bo sprawia, że zaczynasz z jakimś zerem na innej desce, no to tak, tak, tak. Myślę, że chyba każdy z nas gra w drużynówce. Każdy? Dobrze mówię? Każdy. No to, no to wiecie, jak to jest, jak widzicie, że na starcie ktoś debiucie podwala coś, nie? W drużynie i wiecie, że zaczynacie od 0-1 i to wtedy taka presja jest większa, że trzeba więcej ryzykować i tak dalej. A inaczej jest wtedy, kiedy masz solidnych zawodników i sobie normalnie gracie. Pytanie jedno z czatu, bo ktoś, znaczy pytanie, stwierdzenie. Ktoś napisał, że Hikaru to Japończyk i no właśnie, nie jest Japończykiem. Znaczy nie, on się urodził w Japonii. Urodził się w Japonii, bodajże w Osace. No do drugiego roku życia tam mieszkał, później się przenieśli do Stanów i od tamtej pory już żyje w Stanach. Ale on jest też z rodziny, z tego co wiem, mieszanej. No właśnie. A później jeszcze ten aspekt swojego wychowania i życia. Dla mnie Nakamura jest zdecydowanie bardziej Amerykaninem niż ktoś, który się transferuje, nie wiem, po 20 roku życia. Tak, bo to jest trochę tak, że on po prostu w dzieciństwie zrobił, mając tam 2 czy 3 latka, okej, urodzi się w Japonii, w tej Osace, takie wspomnieliście, ja nawet nie pamiętam. Pamiętam szczerze mówiąc, to wam ufam. Bez fact-checkingu. Chat może nas sprawdzić, ale w każdym razie, no właśnie, Hikaru to tam od dzieciństwa mieszkał w Stanach, to pamiętam. I tutaj Tomek Orzechowski napisał na czacie, że u nas Wojciech Morando to jest taki trochę Lenier Dominguez, ma taką opinię solidnego i to w sumie coś w tym jest, nie? Ja grałem z Wojtkiem kilka sezonów w jednej drużynie w Wieży Pęgów i mogę potwierdzić. Super solid, tak, super tak, solid. Tak. Dobra, a jak oceniacie Team Spirit w naszej prezentacji? Teraz mówię o męskiej, znaczy zacznijmy od męskiej. Myślę, że bardzo pozytywnie. Chłopaki się wszyscy znają już od wielu lat i co tu dużo powiedzieć. No, prywatnie się też lubią z tego, co wiem, więc tutaj problemów nie ma. Jest bardzo dobrze. No. Chyba nic do dodania. No. Tak, tak. Tutaj nie ma dużej dyskusji generalnie. No, dobrze. Jest to dość klarowne. Magda, chcesz coś dodać? Nie, no tak, to właśnie ciężko. Zgadzam się coś z przedmówcami. Tak, tak, no, dokładnie tak. Ale myślę, że taka odpowiedź jest tutaj istotna, że nie ma tutaj nawet nad czym dywagować, że coś tam może jednak ten... Jest to jasne, jest dobrze po prostu. Tak jest. Dobrze. I ja też mam takie zdanie, że ten skład jest optymalny. Wiadomo, są dywagacje, jedyna dywagacja chyba była taka, czy Bartosz Soczko nie powinien grać, no ale to jest od lat, tylko jest po prostu trenerem i ciężko jest łączyć rolę
kapitana reprezentacji Polski, czyli trenera de facto, który pomaga w przygotowaniu z grą. Jakby teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce bardzo trudne i pewnie nieefektywne, jest lepiej. Tak, zresztą Bartosz wspominał o tym, że już takie były próby w zeszłych latach i to po prostu nie działało. On jednak musi się skupić na tym, żeby być trenerem i to jest największa tak, wartość. A trzeba pamiętać, że jest bardzo silnym zawodnikiem wciąż. Tak, tak, tak. Według rankingu nie wiem, czy teraz nie jest trzecie, jeżeli nie trzecie, to tam... Tak, jest trzecie egzekwo, pan Wojciecha Morando, jeżeli się nie mylę, ale to też fakt checking, bo to tam te rankingi są jakieś drobne. Co miesiąc się zmieniają tak. I tutaj akurat dużych różnic nie ma, więc o ile ale Bartosz jest w topce, byłby jest w topce. Świetnym zawodnikiem, to też trzeba dodać, że właśnie inni wybrani nie są jakoś tam znacznie słabsi, tak, a tak. Jednak ta wartość dodana Bartosza jako trenera no, jest tutaj, bardzo duża. Tak, jest tak. Bardzo duża. No dobra, to przejdźmy do składu kobiet, który wydaje i wzbudza, wzbudzał i wzbudza i wzbudzać będzie moim zdaniem dyskusję, przynajmniej do ostatniej rundy olimpiady. I może przedstawmy najpierw skład, bo tak dla porządku. No to mamy na pierwszej szachownicy będzie grała u nas Alina Kaszlińskaja, czyli Kaszlińskaja z rosyjskiego, Kaszlińska z wersji polskiej. Żona Radosława Wojtaszka, aktualnego mistrza Polski. No nabytek świetny, no bo zawodniczka z rankingiem 2500. Zdecydowanie pierwsza deska, silna i w dodatku Alina to jest top 15 zawodniczek z takimi aspiracjami top 10. No to jest super transfer i tak my traktowaliśmy Alinę jako zawodniczkę tak naprawdę naszą. Od 10 lat w Warszawie tak, mieszka, obywatelstwo polskie i tak dalej, mówi świetnie w języku polskim, zresztą u nas była tutaj w programie. Cały czas były takie pytania, kiedy będzie więc to jest kwestia czasu, więc mamy Alinę, która gra na pierwszej szachownicy. Do tego mamy, jeszcze raz wyświetlmy grafikę, mamy tam Michalinę Rudzińską, czyli aktualną mistrzynię Polski, no sensacyjną, ale aktualną mistrzynią Polski, która no, po prostu wzmiotła te mistrzostwa Polski w tym roku. Do tego mamy stałą bywalczynię drużyny naszej narodowej i tak ostoję, Monikę Soćko. Poza tym mamy też Oliwię Kiełbasę, która była u nas w poprzednim odcinku, która zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w zeszłym roku. I no też już taka uznana zawodniczka na arenie międzynarodowej. I do tego mamy Marię Malicką, która wskoczyła właśnie na tą... W sumie nie wiem, jaki jest dokładnie rozkład desek, ale dołącza jako medalistkę Mistrzostw Polski. Tak. Medalistkę Mistrzostw Polski. No i właśnie... Kontrowersje, to teraz zapraszamy do dyskusji, bo kontrowersje, powiem tak, jeżeli chodzi o obsadę Alina, Michalina, Monika, to tutaj kontrowersji nie ma żadnych, bo mamy najlepszą szachistkę z rankingu, mamy ostoję reprezentacji Polski i mistrzynię Polski. Nie podważalne, za bardzo dyskusji przy tym nie ma. Jeżeli chodzi o Oliwię, no to większych dyskusji też raczej większych nie ma, no bo generalnie zdobyczyni medalu, plus młoda, perspektywicza, rozwojowa, trenuje i tak dalej. Natomiast co do Marysi, no było bardzo dużo dyskusji, bardzo dużo. Co się pamiętam nawet wpisy w social media, widziałem u Jolanty Zawadzkiej, inne zawodniczki też komentowały. No i jak wy to widzicie właśnie, bo to jest taka właśnie Marysia, którą też znam, bardzo, bardzo też rozwojowa, perspektywiczna zawodniczka, która studiuje w Stanach, jeżeli się nie mylę. No, dokładnie tak. To no właśnie, no w sensie to powołanie wzbudziło kontrowersje. Jak wy to widzicie, w sensie jak oceniacie ten wybór trenera? Odważnie i myślę, że można powiedzieć, że będzie albo bardzo dobrze, albo... bardzo źle. No to świetnie powiedziałeś, Piotrze, nie? To teraz w zależności od tego, jak pójdzie, to wytniesz sobie odpowiednie tutaj marsz. I powiesz, miałem rację. Dyplomatycznie to wszystko ująłem, ale generalnie odważnie. Tak myślę, że znaczy istotne tutaj też jest patrzeć w szerszej perspektywie i jasne jest to, że wszyscy młodsi nie będziemy, niestety. Chociaż może Krzysztof Ibisz tutaj się kłócić, ale generalnie no, z tego, co mi wiadomo... Myślę, że tak, Michał Henarkiewicz z tym może kłócić. To generalnie tak mi się wydaje. I od lat w szachach kobiecych w Polsce był ten problem, że nie było za bardzo tych młodszych zawodniczek, które by no właśnie jakoś zagroziły tym, co właśnie cały czas grały od wielu lat, tak naprawdę gdzieś 20 lat. Zresztą przez właśnie około 20 lat chyba tylko trzy zawodniczki zdobywały medal Mistrzostwo Polski.
coś takiego było, czy tam 17 lat, coś takiego. Od 2002 do 2019. A ty już możesz mi a nawet jeszcze wcześniej, bo tylko chyba Marta Zielińska w jakimś 2002 roku zdobyła, więc jeszcze jakbyśmy sięgnęli tam do lat 90, jakiegoś tam może 8, tak, to tak mogło być. To jest coś niesamowitego, więc te zmiany są potrzebne. Tak? Więc jeżeli chcemy, żeby za ileś tam lat nadal mieć dobry skład, no to trzeba inwestować w te młodsze zawodniczki. Natomiast oczywiście, tak, no jest tutaj spora kontrowersja, że nie ma Joli, no bo rzeczywiście, o ile Jola nie zagrała może najlepiej Mistrzostw Polski, to też nie można powiedzieć, że zagrała je bardzo źle. I ranking cały czas trzyma powyżej 2400. I też tuż po Mistrzostwach Polski zagrała fenomenalny turniej chyba w Szardży, o ile dobrze pamiętam. Tak. Więc tutaj rzeczywiście Jola może czuć się trochę pokrzywdzona, ale tutaj trener Marcin Dziubio miał po prostu duży problem, bo tak jak wspomniałeś o tych różnych zawodniczkach, każda ma powód, aby być w kadrze, aby być w reprezentacji i tych zawodniczek jest po prostu więcej i jakiś wybór trzeba zrobić. Sprawdziłem przy okazji ten fact-checking twojej teorii. Powiem tak, trochę poleciałeś po bandzie z tą teorią, że trzy zawodniczki, ale jednocześnie nie jakoś mocno. Bo, a to ile? No teraz nie zliczę wszystkich, ale powiedzmy na około 6, 7, może 8 zawodniczek, które się rotowały od 2000, powiedzmy 1, 2 do 2020. Ale nie, do 2019 policzmy. Do 2019. Od 2019 do kiedy? Do tam, nie wiem, 99 na przykład, te 20 lat weźmy. Ale to tak samo, bo tutaj duża jest rota. To ci mogę powiedzieć tak, mogę ci powiedzieć, kto mniej więcej zdobywa medale. No, ale wiadomo, mówię o złotym. Złotym medale. A złotych tylko. Tak, bo ja może się źle wyraziłem. Chodzi o złote medale. Okej, no to powiem ci tak, od 99 to zdobywa tak, Iweta, Radziewicz, później Riley. Tak, Monika. Monika. Jola. I kto jeszcze? Jola, Joanna Dworakowska. Ale w którym roku Joanna Dworakowska? 2001. Okej. Okay. Marta Zielińska 2003. Okej, no to 2002. I Karina... Ale nie, 2009. Szukamy teorii, że... Nie, tak nie, ale chodzi, ale generalnie zgadza się z to, co mówisz, że te medale od mniej więcej 2000... Od 99 były do... Do 2019. Od 99 do 2019 to były rozdawane pomiędzy... Trzema zawodniczkami. Nie, pięcioma. No mówię ci, no bo zobacz, masz Iwetę, ale to powiedziałem, że właśnie Zielińska w 2002 roku, tak? Czy tam trzecim. Poczekaj, ale to jest jeden medal. To tak. Powiem ci dokładnie, kto jest. Iweta, Iweta Radziewicz, później Rajlik, tak. Joanna Dworakowska, Marta Zielińska, Monika Soczko, Jola Zawadzka i... No i 2019. Tam, i do 2019, to są tam, pięć zawodniczek. Okej, okay, ale Joanna Dworakowska i Marta Zielińska jeden medal, po jednym medalu zdobyły, tak? Tak? No właśnie, czyli... Znaczy Dworakowska zdobywała w ogóle w 97, 98 tak, i 2001. Tak, czyli jeżeli weźmiemy kilkanaście medali, tak? W przeciągu tych 20 lat, no tak. Tam ile, 18 czy tam 17 medali, to jest na trzy zawodniczki. Tak. No właśnie, to o to chodzi, więc to nie jest tam 5-7 zawodniczek. Trzy zawodniczki zdobyły kilkanaście złotych medali na przestrzeni... Dobrze, idziemy dalej. Nie, no tak, no generalnie trzy zawodniczki zdobywały złote medale. No wiesz co, ja ci powiedziałem, że pięć było, a ty już, ale widzę, że retorykę to ćwiczysz w domu, starasz się przeramować argument, ale dobra, słuchajcie, tak na poważnie, idźmy dalej, ale generalnie zgadzam się z tą, że tam była dominacja, 3-5 zawodniczek, idziemy dalej. Tutaj Piotr napisał ciekawy komentarz. Bardzo słuszne podejście. Jeśli statystyki się nie zgadzają z teorią, to wina statystyki, a nie teorii. Tak to medal zostaje przy swoim, że generalnie jeżeli 17 medali czy ileś tam złotych medali, tak, jest na trzy zawodniczki, no to trudno mówić o dominacji jeszcze czwartej zawodniczki, jeżeli zdobyła tylko jeden medal, tak, tam w przeciągu dobrze, tych lat. Dobrze, odpowiadając na pytanie. Tak. Kozak Jan. Tak jest. Nie spodobało mi się to i o to też chyba były największe też pretensje i żal Jolanty Zawadzkiej w poście na Facebooku z racji tego, jak to zostało rozegrane i potraktowane na samym końcu. Ponieważ kilka zawodniczek miało prawo do gry, tak, to jest też decyzja trenera kadry, ale chodzi o to, że na poprzedniej imprezie drużynowej była na pierwszej desce podporą kadry i nagle się w niej już nie mieści w ogóle. Więc to jest taka decyzja, która boli, z którą ciężko się pogodzić, tak mi się wydaje.
Jednak pytanie, czy to jest, na co patrzymy, czy to jest dobro zawodnika, czy dobro kadry, bo jeśli chodzi o to dobro kadry, żeby trzeba rozwijać zawodniczki, że te 20-latki też muszą kiedyś zacząć grać, tak samo jak w piłce nożnej, że nie możemy na przykład chować 20-latków na ławce rezerwowej, że on ma jeszcze czas, się rozwinie. No nie, nie, ich nie chowamy, przykład, ich sprzedają za granicę przecież. Tak, a w innych państwach już, nie wiem, La Masia, Barcelony, 17-latkowie potrafią wejść do składu, Pedri i tak dalej, i to oni są kluczem. Brzmi się jak kibic z Barcelony, a nie mi jest coś to dziwne. Tak, zdecydowanie za Galacticos. Słuszny wybór. W każdym razie skład, wydaje mi się, że ciekawy. Mamy i trzymamy kciuki na pewno. Magda? Ja się bardzo cieszę, że Marysia została powołana, bo bardzo jej kibicuję w rozwoju szachowym. Jest też moją koleżanką, z którą, no wiadomo, na Mistrzostwach Polski to też rywalizowałyśmy, ale naprawdę bardzo mocno jej kibicuję. Cieszę się też, że właśnie się rozwija pod tym względem tak bardzo na poważnie, bo jednak wybrała też studia takie, które w tym rozwoju jej pomogą. Także bardzo jej kibicuję i bardzo trzymam za nią kciuki, więc jestem bardzo szczęśliwa, że ona może tam zagrać. Ale jakby rozumiem też rozumiem tą kontrowersję oczywiście i ten, że ten wybór jest taki, jaki jest. Ale też właśnie to jest bardzo, bardzo trudny był to na pewno wybór. I no, pani Jola Zawadzka, ja też ją bardzo szanuję za jej twórczość szachową. No i była faktycznie, tak jak Janek wspomniał, ostoją naszej drużyny. Jakbym się miała postawić w roli trenera, nie wiem, co bym zrobiła. Dlatego jakby mam nadzieję, że ten wybór będzie dobry. Tak, a ja to podsumuję może w ten sposób, że myślę, że to zależy od wyniku. I będzie tak, że jeżeli osiągnął fantastyczny wynik, to powiemy, że to była wspaniała inicjatywa. To był genialny plan trenera. Jednocześnie, jeżeli ich wynik będzie nie taki, jak sobie wymarzymy, to powiemy, nie, to była beznadziejna decyzja, trzeba zabrać Jolę. Ja uważam, że warto szukać takich rozwiązań, żeby Wilk był sety i owca cała. I nawet jeżeli tutaj koncepcja jest taka, żeby rozwijać zawodniczki, co jest zrozumiałe, tak jak wspominaliście o tym, że trzeba dawać szansę młodym zawodniczkom, też jestem za tym, bo my potrzebujemy kreować nowe liderki i to jest jak najbardziej, w każdym sporcie jest potrzebna zmiana pokoleniowa, no to jednocześnie to, co mówił Janek, bardzo ważna jest ta komunikacja. I ja nie znam, jakie były szczegóły komunikacji wewnątrz, no ale wygląda na to, przynajmniej po tym poście na Facebooku, który Jola opublikowała, że gdzieś tam był jakiś zgrzyt, coś nie zagrało, czegoś zabrakło, pewnie w komunikacji wewnętrznej. Bo pamiętajmy o tym, że to jest tak samo, porównam to trochę do innych sportów, na przykład do piłki nożnej. Tam też nie wszyscy zawodnicy grają na boisku, przecież są rezerwowi. I ten dobry trener wie, że o tych rezerwowych trzeba nawet często lepiej zadbać niż o tych grających, bo ci rezerwowi, jeżeli stracimy ich, w sensie ich motywację, ich poczucie sensu w tej drużynie, no to nie tylko tracimy wartościowych zmienników, ale też motywatorów dla tej drużyny, bo ta drużyna pierwsza, ta jedenastka, potrzebuje motywatorów do dalszego rozwoju. I tak może konkludując, bo tak jest moje na to spojrzenie, że przez ostatnie lata w reprezentacji damskiej w szczególności mieliśmy pewną, nie chcę powiedzieć, że stagnację, ale pewien stały skład, który zawsze jechał niezależnie, co się, no jakby drobne różnice były tylko, tak, jakieś tam kosmetyczne zmiany. Teraz przyszły nowe, nagle się pojawiło, wiecie, kilka miesięcy. Alina, zresztą też warto wspomnieć, że Ola Malczewska tak nie jedzie, tak, a mistrzyni świata dla 20 kobiet. No mamy teraz super silny skład, ja bym powiedział, że problem bogactwa, no i trzeba tym po prostu dobrze zarządzić. I myślę sobie, że niezależnie od tego, jaki skład jedzie, no to warto, żeby ta komunikacja była taka, żeby te zawodniczki, które nie jadą, też się czuły okej, może nawet nie tyle z wyborem samym, co bardziej z komunikacją. No bo tak też ja na przykład dużo pracuję, wiecie, w świecie biznesu, no to i Piotr też. No to tam bardzo ważna jest kwestia komunikacji. No nie wszyscy grają pierwszoplanowe role, tego się nie da. No jakby pierwszoplanowe role jest kilka. W tym przypadku tych powołań jest 5. No ale warto zadbać o ten taki team spirit, nawet dla tych zawodniczek, którzy dziś nie jadą, ale może za 2 lata, albo może na inną imprezę pojadą. Więc tak bym podsumował. Natomiast co do sukcesu w ogóle Polaków, bo mamy nadzieję na pewno na medale, tak swoją drogą, jak myślicie, czy i ile medali zrobimy? W sensie, no bo możemy zrobić 0, 1 lub 2, jak myślicie, ile będzie? Lub na deskach indywidualnych. No bo deski indywidualne obstawiam, bo to jest jakby to już taki konkurs trochę piękności, nie? Zdecydowanie. Jak to obstawiacie? Jeden będzie. Jeden będzie. Jeden to jest bezpieczny strzał.
Ja też bym, jakbym miała strzelać, to też bym strzeliła w jeden. Dobra, to ja będę optymistą dwa. Ale nie, tak na poważnie, tak w serce mówi dwa, ale rozum mówi jeden, że to, że jeden to jest taki bezpieczny typ. Też statystycznie. Statystycznie, że jeden tak, powinien. Ale szanse byłoby, są jak najbardziej na dwa, bo też trzeba właśnie tak jak wspomniałeś, że szósty numer startowy w grupie Open, piąty wśród kobiet, więc to naprawdę... Znaczy, szósty mamy w Open, ale wyprzedzono do nas między innymi Norwegia, którą ma tak naprawdę, jest Carlsen, ale później się trzy deski są słabsze na przykład od naszej, więc jakbyśmy trafili na nich, to uważam, że wygrywamy 3-1. Zabieramy tak. Magnusa i potem czyścimy nareszcie. Tak? Nawet jeżeli się nie uda zaprzeć, to można nadal wygrać ten mecz spokojnie. Ale oczywiście myślę, że trzeba zaprzeć mimo wszystko, bo tak 3-0 to nie da się gonić tych... Nie, to jest Arjen Tarihammer, więc to nie jest byle kto, tak? Stefan, to nie są leszcze. Dobra, słuchajcie, jest jeszcze taka sprawa. Ostatnio, jeżeli chodzi o szachy, bo szachy w Polsce bardzo dobrze się mają i Polacy zostali drużynowym mistrzem świata niewidomych i słabowidzących. Nie wiem, czy w ogóle o tym słyszeliście, ale polska drużyna jest od lat silna i w tym roku zdobyli złoty medal. Ostatnio to się wydarzyło kilkanaście dni temu i myślę, że warto przytoczyć skład naszej reprezentacji. Grał tam Andrzej Migala, Jacek Stachańczyk, Piotr Dukaczewski, Marcin Tasbir, arcymistrz, Michał Wolański, Ryszard Suder i trenerem był Janusz Żyła. Także gratulujemy całej reprezentacji, bo to jest ważna, fajna rzecz i myślę, że to też pokazuje, jak szachy są demokratyczne, bo można nawet pomimo różnych ograniczeń grać w szachy. Właśnie mi się to bardzo podoba, że szachy są takie wielowymiarowe i można docierać bardzo, bardzo szeroko. Taka inicjatywa z osobami, z szachistami niewidomymi, słabowidzącymi w zeszłym roku, we wrześniu organizowałem w Pałacu Kultury turniej dla Fundacji Szansa dla Niewidomych. W tym roku również będzie druga edycja, 17-18 września i mam nadzieję, że takie... Tak, program zawiera lokowanie turnieju. W każdym razie to fenomenalna też sprawa, ponieważ ja za pierwszym razem, jak pierwszy raz zobaczyłem szachownicę brajlowską na moim, nie wiem, trzecim turnieju w życiu, ja byłem zaskoczony, że jak to działa, jak to jest, ale że takie osoby są na szachownicy, wszyscy są w pełni sprawni i też mogą grać i rywalizować z nami i to jest piękna idea według mnie. Zgadza się, polecamy turniej, który organizuje Janek. A zanim przejdziemy do kolejnych pytań, to chcę przypomnieć o tym, że pamiętajcie, nasi drodzy widzowie, o ofercie promocyjnej Canal Plus Online, gdzie będziecie mogli oglądać nie tylko sport, ale też filmy, seriale czy koncerty. Szczegóły promocji znajdziecie w linku. A ja mam do was pytanie o infoszach, bo jeszcze nie rozmawialiśmy o infoszachu. Mamy Infusia tutaj z nami dzisiaj. Tutaj jeszcze raz pokażę, Infus jest z nami. Kto w ogóle wpadł na ten pomysł na Infusia? To w ogóle Ania Kubicka, mistrzyni międzynarodowa. Proszę bardzo. Ania wymyśliła właśnie Infusia i myślę, że to był świetny pomysł, bo Infus jest już z nami od prawie 4 lat. Legenda. Tak, więc ma swój fanpage, więc możecie dać mu lajka tutaj. Jeździ na różne turnieje, Infus, też zagraniczne. Infus ma chyba drugi najdłuższy staż w naszej ekipie. Po Piotrze, tak. Nie, w sensie Ania musiała być dłużej w zespole, skoro Ania właśnie Czekajcie, poprawię też, koszulkę Infusia. Czekajcie. Zmasakrowałeś go już. Zmasakrowałem Infusia. Sorki, Infuś. Myślę, że oprócz tego, że pozwala nam to rozwijać nasz taki branding, że tak powiem, no to też często służy nam jako nagroda w naszych różnych konkursach. Na przykład konkurs był plastyczny, w którym można było wygrać takiego Infusia, albo konkurs typowania wyników na naszym fanpage'u Infoszach, więc nie da się go kupić. Myślę, że wiele osób pyta o to. Wiele osób pyta właśnie, ile kosztuje, czy da się kupić i tak dalej, więc warto, coś warto bardzo cennego. Warto się starać. Tak, więc cieszymy się z takiego człowieka. Dobra, to co do Infoszachu, od razu przejdźmy płynnie do tego. Powiedzcie mi, skąd się wziął pomysł na działalność i na jakich etapach wy dołączyliście, bo wy na różnych etapach, każdy z was inaczej. No wiadomo, mamy prezesa, założyciela i Krzysztofa Jarzynę, Infoszachu, Piotra Niugujena, więc może Piotr, od siebie zaczniemy. Jak do tego doszło, nie wiem, ale tak naprawdę... Jak do tego doszło, że Infoszach powstał, bo to jest portal ceniony, niezależnie od, i to jest moim zdaniem bardzo ważne, niezależnie od tego, kto ma jakie tam poglądy szachowe, kto kogo lubi, nie lubi, to moim zdaniem Infoszach jest cenionym miejscem takim informacji i wy to rozwijacie od wielu lat.
No właśnie, no to może najlepiej jak ty nam powiesz, jak to się stało, że tak że więc powstał. Był rok 2016 i generalnie w tamtych czasach jeszcze też media społecznościowe, szachowe, no nie za bardzo były rozwinięte. Nawet wtedy FIDE nie za bardzo wstawiało jakieś takie posty, a ja uznałem, że kurczę, no internet to jest jednak świetne miejsce do promowania między innymi szachów. I o ile było wcześniej też sporo inicjatyw takich, to nie było takiej marki, takiego portalu właśnie z newsami szachowymi, gdzie mówimy tutaj o newsach w języku polskim i docieramy właśnie do całej Polski, tak? Bo wcześniej były na przykład jakieś fanpage'y klubów czy jakieś wojewódzkie, tak? Więc tego bardzo brakowało. Też niestety w tamtych czasach na przykład były jakieś blogi, tak, szachowe, niekoniecznie podobała mi się ta rzetelność informacji. Tam na przykład był jakiś clickbaitowy artykuł, że Paweł Teclaw spadł z krzesła. Przegrał z figurą więcej, gdzie tam był akurat taki wariant, gdzie to jest po prostu teoria i tam jest po prostu normalna pozycja, tak? I to troszeczkę mnie tak ubodło i uznałem, że kurczę, no zamiast też hejtować tych, co robią źle, to może pokażę, że jednak można robić to inaczej, że można rzetelne informacje podawać, ale w sposób ciekawy i też robić zasięgi. Nie trzeba robić clickbaitów. I to się udało, tak? Wtedy też Dawid Czerw miał swojego bloga. I generalnie właśnie wtedy razem z Dawidem się tak zgadaliśmy i właśnie Dawid też ze mną zakładał InfoSzacha. Potem poszedł do Czeskomu i tak dalej, trochę nasze drogi się rozeszły, ale jak najbardziej tutaj Dawid był ze mną na początku. No i też właśnie taka moja wizja była, żeby stworzyć taką markę, pod którą mogą być inni twórcy, tak? Czyli właśnie to nie jest tak, że ja sobie wymyślam jedną rzecz i wszyscy robią to, co ja myślę, tak? Jest to taki kolektyw, zbiór osób, którzy działają pod jednym parasolem, pod marką, która właśnie dzięki której możemy współpracować na przykład z jakimiś firmami, czy też z jakimiś portalami, tak? To po prostu myślę, że lepiej wygląda niż jakby każdy sobie rzepkę skrobie, tak? Też jeżeli chodzi o takie wydarzenia jak na przykład turniej kandydatów, czy mecz o Mistrzostwo Świata, no generalnie trudno byłoby na przykład, żebym ja sam wszystkie rundy przeanalizował. Mhm. A jeżeli mamy zespół ludzi i możemy się zgrać, no to każdy na przykład kilka rund poanalizuje i już możemy wspólnie stworzyć taki spójny przekaz, który po prostu dobrze wygląda. Więc taka była moja wizja. Oczywiście w praktyce nie wszystko działało tak, jak ja sobie to wyobraziłem, ale jak też tutaj widać, w studio mam wspaniałych członków w zespole i to oczywiście nie jest pełny zespół. Generalnie no, tych osób było bardzo dużo. I się tak, zmieniają, nie? Zmieniają się, ale generalnie no, w pewnym momencie było ponad 10 osób. Zwolnienia, tak? Z zarządu. Rada nadzorcza. Ale to myślę, że pokazuje, że to jednak działa, tak, że są osoby, które chcą wspólnie działać i no i to się udaje. Tak. Okej, a powiedz jeszcze proszę, zanim przejdziemy do Kozaka Jana, jak z finansowaniem tego projektu, bo to bardzo często jest wyzwaniem, moim zdaniem, w świecie szachów, a w szczególności mediów szachowych, finansowanie. Tak, no to tutaj no niestety nie działa to tak świetnie, jakbym chciał. Generalnie jeszcze jak zakładałem, to bardziej liczyłem na to, że po prostu to będzie coś niekomercyjnego, bo generalnie bardziej komercyjnie działam też w języku angielskim, na przykład wydaję jakieś kursy na Chessable. Natomiast po polsku uznałem, że... Lokowano. Że tak, że generalnie jeszcze Polska nie jest gotowa na to, żeby portal mógł się utrzymać komercyjnie. Ale z biegiem czasu myślę, że może teraz są takie szanse i powoli zaczyna to jakoś tam działać, że mamy elementy komercyjne, więc jak ktoś chce jakąś współpracę, to zapraszam. Natomiast tak, no to może jeszcze maila podasz. Oczywiście infoszachmałpa@gmail.com, zapraszam. Ale generalnie tak, no więc nie działamy jeszcze w pełni komercyjnie, ale idziemy w tym kierunku. Tak, i mam nadzieję, że będzie dobrze, ale przez tyle lat no to generalnie działaliśmy niekomercyjnie. Dobrze się przy tym bawimy, ale wiem, że jeżeli chcemy, aby to było tak bardzo, bardzo poważne, no to jednak potrzebna jest komercjalizacja taka pełniejsza. Jasne. Znaczy ja śmiechy, chichy, ja tam trochę, wiecie, śmiechy, chichy robię, ja te pośmiechujki i tak dalej, ale tak na poważnie to uważam, że wasz projekt nie tylko potrzebuje, też zasługuje na to finansowanie i uważam, że jak macie różne projekty, gdzie jest tam przestrzeń na właśnie na finansowanie, no to cieszę się, że czasami to finansowanie przy różnych rzeczach się daje pozyskać, no bo
moim zdaniem wy robicie jako takie niezależne medium, taki w sensie niezależny portal informacyjny, mm-hmm. że informujecie o tym, co się dzieje, a nie o tym, jaka jest narracja jakiejś konkretnej strony. Tak, tak. I to mm-hmm. jest ta różnica pomiędzy wami a niektórymi innymi fanpage'ami czy innymi stronami internetowymi, gdzie narracja jest jakaś konkretna, pod jakieś konkretne interesy. I to mi się bardzo u was podoba. No dobrze, doszliśmy do kozaka, Jana. Ja dołączyłem na 1 kwietnia w 19 roku. Nie mówię, jeszcze tam jesteś. W 20. Mój Boże. W 20. W 20. My goodness. Tak. Jeszcze przetrwałeś? Klimatyris przetrwałeś? Tak, byłem. Wszyscy myśleli, że to jest żart, a ja się jak się trzymałem i mało tego awansowałem na redaktora naczelnego pod tym. Piotr, ja nie wiem, co ty robisz. No, tak. Wpuścił nieodpowiedniego człowieka do zarządu i teraz jak pijawka, nie? Już nie wyjdę. W każdym razie... Z pozdrowieniami dla członków zarządu. W każdym razie dołączyłem z powodu rozmowy pod jednym z artykułów na InfoShack w trakcie turnieju kandydatów Czerwonego, w którym jeden z czytelników kłócił się z Piotrem na temat pisowni nazwisk rosyjskich zawodników. Czy używamy transkrypcji polskiej, czy angielskiej. No i wyszło na to, że używaliśmy angielskiej, więc się z tym nie zgadzał, też się wypowiedziałem i Piotr stwierdził, że dobra, słuchaj, wyglądasz na osobę, która potrafi pisać, może chciałbyś dołączyć. No i stwierdziłem, no dobra. I zacząłem od poprawienia tekstu, później z samodzielnym pisaniem, później odpowiedzialność za tym, co się dzieje na blogu i późniejsze też, nie wiem, czy współpracę, recenzje, książek i tak dalej, więc to przeze mnie akurat przychodziło. Jasne. A jak u ciebie, Magda? Bo ty jesteś świeżym nabytkiem, transfer. Tak, ja jestem nowym członkiem, dołączyłam w kwietniu tego roku, więc... Nie pierwszego. nie pierwszego. Kurczę, muszę jakąś statystykę zrobić. Może ty tam nie jesteś na pierwszego. Tak, to jest trochę pierwszego, a potem ktoś tam napisze post na Facebooku, dołączyłem do ekipy Infosza. Ja, ale super, to było moje marzenie, a potem ty na przykład jakieś komentarze, ale wiesz, to jest prima. Nie robię takich rzeczy. Ale dzięki za pomysł. Jakby tantiemy, wiesz, tam później odgadamy temat. Tak, ja właśnie, tak wyszło, że moje drogi z Piotrem się spotkały, ponieważ mieliśmy jedną właśnie taką ala dziennikarską pracę do wykonania. I właśnie tam poznałam Piotra i bardzo mi się... Moje życie się zmieniło. nie, aż tak nie. I właśnie poznałam Piotra i wtedy też bardziej zainteresowałam się, jak generalnie działa InfoShach. I no, bardzo mi się to spodobało. I też właśnie wtedy pojawił się pomysł też właśnie, żebym mogła się rozwijać w kierunku dziennikarskim. Dlatego też połączenie tego i oczywiście szachów było dla mnie super sprawą. I wstąpiłam, jestem bardzo z tego powodu zadowolona i cieszę się, że mogę działać. I oczywiście cieszę też się, że zostałam tak miło przyjęta, bo naprawdę zostałam też obdarzona ogromnym zaufaniem przez właśnie chłopaków i przez resztę naszych członków. Też właśnie powierzyli mi dużo zadań, które naprawdę wymagały ode mnie dużej pracy, ale właśnie to zaufanie, które dostałam od chłopaków, jest dla mnie szczególnie ważne, naprawdę, więc tutaj wam dziękuję. Bardzo to miłe. Słuchajcie, zanim przejdziemy do quizu, bo dzisiaj będzie quiz, będziemy testować wiedzę naszych gości. Słuchajcie, będzie czat, mam takie pytanka. Będzie super. To przypominam o tym, żebyście zostawiali łapkę w górę i w komentarzach piszcie pytanka, bo też chętnie zbierzemy jeszcze kilka pytań od was z czatu. A zbliżając się do quizu, który też będzie zwieńczeniem naszego dzisiejszego spotkania, to mam do was po jednym ostatnim pytaniu, zanim przejdziemy do quizu. I może zaczniemy sobie od Magdy, ponieważ zdobyłaś w zeszłym roku tytuł mistrzyni Polski do lat 18, no w tym roku pisałaś maturę, wiemy już, że zdałaś, gratulujemy. Dziękuję. A pytanie jest o twoje plany, to znaczy, no teraz rozpoczynasz studia, no to jest taki moment w życiu wielu szachistów i szachistek, który, no bo to jest taki... Tak, że się kończy ten wiek juniorski, wkracza się w seniorski, no i się decyduje o tym, czy się dalej zostaje z szachami, czy to się robi zawodowo, czy półzawodowo. No właśnie, jakie ty masz plany? No jesteś mistrzynią Polski z ubiegłego roku, do lat 18. No to jesteś najbardziej odpowiednią osobą, żeby zadać pytanie, czy ty idziesz w profesjonalizm, taki w sensie zawodowstwo,
czy planujesz bardziej skupić się na studiach? Co chcesz robić? Myślę, że też... Zacznij to robić, nie? Myślę, że też nie można tak uzależniać wszystkiego od jednego sukcesu. I ja oczywiście jestem przeszczęśliwa, że to się udało zdobyć faktycznie to Mistrzostwo Polski, ale w tym momencie jestem na takim etapie, że muszę jednak się zdecydować na nie pójście w szachy profesjonalne. I ja jestem z tego świadoma. Miałam pomysł, żeby faktycznie zrobić sobie rok przerwy i skupić się tylko na szachach. Z różnych powodów nie mogę tego zrobić, dlatego wybieram się na studia i niestety, oczywiście dalej zostaję w szachach i zamierzam grać i trenować, ale tutaj będę musiała się zająć też czymś innym. A na jakie studia się wybierasz? Już podjęłaś tą decyzję? Dostałam się na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Krakowie na uczelni Ignatianum. Ale też czekam na wyniki drugiej tury rekrutacji na UEK-u, na kierunku Global Business Services. Okay. Tutaj jeszcze... Brzmi międzynarodowo. Tak bym właśnie chciała. Więc tutaj jeszcze decyzja przede mną. Znaczy, jeśli się dostanę. Jasne, super. Zanim przejdę do pytania do Janka, to Jakub napisał do Magdy, czy znalazła już odpowiedź na pytanie, na ostatnie pytanie z transmisji tegorocznych AMP-ów, to może przytocz to pytanie Jakubie, to będzie łatwiej, ja zadam je Magdzie, bo nie wiem, jakie pytanie. Ja byłem tam na AMP-ach, wpadłem nawet na transmisję do was, ale nie wiem, jakie pytanie chodzi, więc poczekamy na pytanie. A do kozaka Jana pytanie jest następujące. O twoją pracę jako organizatora turniejów, ale też na zapleczu eventów szachowych, bo i tutaj dwutorowo. Jedno to jest takie, że wiem, że pracowałeś tak samo jak ja i mieliśmy okazję współpracować przy okazji Mistrzostw Świata w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie, na FIDE Grand Prix w Belgradzie i przy innych imprezach tego typu, ale jednocześnie też organizujesz na przykład kołówki arcymistrzowską, czy chyba tak robiłeś, nie? Arcymistrzowską, czy na mistrza międzynarodowego? Obie robiłeś, dobra. To, no właśnie, to powiedz nam proszę, jak to wygląda z twojej perspektywy właśnie ta bycie organizatorem, nie powiem działaczem, ale organizatorem. Za działacza bym się obraził. Organizacja turniejów na jakimkolwiek poziomie jest ciężkim kawałkiem chleba i to wymaga dużej ilości pracy i szczęścia też w niektórych eventach. Tak naprawdę zorganizowałem ten festiwal w Zagdańsku, te dwie kołówki, więc to ja nie wiem, czy jestem organizatorem tak pełną gamą, jak zrobiłem dosłownie jeden duży turniej. No to wiesz, niektórzy są działaczem przez jeden dzień, potem przez całe życie. Miałem nawet taki tytuł na Wikipedii, więc myślę, że tak, łapiesz się. No dobrze, no to dziękuję za tytuł. Nie ma za co. W każdym razie wydaje mi się, że organizacja... zwłaszcza tych eventów na wyższym poziomie, tych międzynarodowych, czy Warszawa, czy Belgrad, to wymaga całego sztabu ludzi i że to nie jest coś takiego, że ktokolwiek byłby to w stanie zrobić w pojedynkę. Ale jeśli chodzi o bycie organizatorem w Polsce, to się najczęściej wiąże też z byciem sędzią. Że najpierw zapraszam zawodników, załatwiam salę, sprzęt, wszystko, a później to sędziuję. Bo tak jest najprościej, tak robią wszyscy w sumie. Nieefektywnie ekonomicznie, rozumiem. To też jest ważny aspekt, ponieważ tak jak ty wspominałeś, jest problem z finansowaniem szachów. Jest za załatwienie, nie wiem, puli nagród 20 tysięcy, trzeba się nachodzić, nalatać przez pół roku i w końcu dostajesz 10 na przykład, więc to jest problem. I dużo osób z tym walczy i nie mamy jeszcze takiej koniunktury, że tak jak, nie wiem, czy Budapeszt, czy Pardubice, że tam są turnieje w sumie jeden po drugim, kołówka za kołówką i to się powtarzalny kręci. System, tak? W Serbii też tak mają, nie? I to jest biznes, nowy sad, tak, w Serbii na przykład. I to jest, to się kręci, a u nas to dopiero jest na poziomie początkującym. My dopiero raczkujemy w tym kierunku. Bez kategorii? Tak. Piątka zrobiona ostatnio. Cudem. Norma na piątą kategorię. Więc... Tak to widzisz. Tak to widzę. Rozumiem. Do Piotra mam pytanie natomiast o twoje łączenie pracy zawodowej informatyka w dużej korporacji z
z półprofesjonalną karierą szachisty, w sensie w tym ujęciu, że jesteś mistrzem międzynarodowym, ranking tam 2400 z, chyba z pikiem 2450, jeżeli tam w okolicach. 53. 53. To jest jak 1,70 na 1,79. Dobra. W każdym razie zmierzam do tego, że no nie grasz zawodowo w szach, nie robisz tego na co dzień, ale starasz się jednak mimo wszystko, tak jak kiedyś wspomniałeś mi prywatnie, grać przynajmniej raz w miesiącu turniej i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, jak to łączysz pracę swoją zawodową z półprofesjonalną karierą szachisty? Nie jest łatwo. Generalnie pracować zacząłem dokładnie 10 lat temu, tak w sumie 16 lipca zostałem praktykantem w Samsungu, a potem zostałem do dziś. No i generalnie tam przez kilka lat na początku rzeczywiście w sumie nie grałem za bardzo w szachy. Jak grałem, to bardzo dużo rankingu traciłem. Ale na szczęście tak się złożyło, że można pracować na niepełny etat i bardzo dziękuję moim pracodawcom, że było to możliwe, bo nie w każdej firmie tak się da. No i rzeczywiście taki czterodniowy tydzień pracy, który jest teraz popularnym wątkiem. Tak, dokładnie. Polecam bardzo, polecam. Oczywiście wypłata jest proporcjonalnie mniejsza, ale myślę, że ta elastyczność czasowa jest dla mnie bardzo, bardzo cenna. Więc tak gdzieś w 2015 roku wróciłem do gry troszkę poważniej. No i o ile tak, no nie jestem zawodowym szachistą, to po prostu lubię jeździć na turnieje. Grałem w wielu, wielu krajach. No i walczę o tytuł arcymistrza. To prawdopodobnie nie zmieni jakoś tak mocno mojego życia, jeżeli zostanę tym arcymistrzem, tak? Bo będę arcymistrzem takim tym 2500, o którym mówiliśmy, czyli trudno z samych nagród tam rzeczywiście jakoś zarabiać, ale to jest moje marzenie. Po prostu to jest moje marzenie od zawsze praktycznie, odkąd w sumie gram w szachy. No i ono nie jest aż tak daleko, tak? Czyli to nie jest znowu jakiś tam totalny wymysł, jakbym powiedział na przykład, że chcę zostać mistrzem świata. Czyli to jest takie dążenie do jakiegoś celu, które też sprawia, że no, jestem lepszą wersją siebie, tak? Że po prostu pracuję nad sobą. No i tak jak jeżeli chodzi właśnie o tą pracę, no to nie jest łatwo to łączyć, dlatego że programowanie jest dość powiązane z szachami w takim kontekście, że wymaga ode mnie podobnego sposobu myślenia. I to mogłoby się wydawać, że to pomaga, ale jednak taka prawda jest, że jeżeli po całym dniu pracy tam rzeczywiście ileś godzin pracowałem, no to jestem po prostu zmęczony, żeby tak serio trenować szachy i wtedy łatwiej jest mi się zajmować takim infoszachem, gdzie na przykład jakimiś newsami się zajmuję, czy czytać ogólnie jakieś książki, jakiś taki pasywny trening. Więc nie jest łatwo, żeby rzeczywiście tak realnie trenować. Raczej nie robię tego, co sam bym zalecał jako trener. Po prostu właśnie trudno jest to łączyć, ale niepełny etat pozwala mi na to, że mogę jakoś tam próbować. No i idę do przodu. Ostatnio grałem w Krakowie. Świetny turniej, Międzynarodowe Mistrzostwa Krakowa. Byłem o krok od zrobienia normy arcymistrza, więc jak widać jest to gdzieś tam w zasięgu, no ale niestety w ostatniej rundzie przegrałem z kolegą. Jasne. Mam ostatnie, po ostatnim jednym pytanku krótko do was i przechodzimy do quizu z czatu, właśnie przeczytam. Do Magdy są nieszachowe, więc wybierasz sobie, które chcesz odpowiesz. Jakub przytacza pytanie z ampów. Czy pingwiny mają kolana? A drugie pytanie jest takie. Magdo, czy smakował ci sernik w Łodzi? To możesz wybrać, na które sobie odpowiesz. Nie wiem, o jakim serniku w Łodzi ktoś mówi. To możesz odpowiedzieć na pierwsze, czy pingwiny mają kolana. Słyszałam, że mają, więc chyba tak. Dobra, jedziemy dalej. Pytanie jest do Janka. Jakie są koszty organizacji kołówki? Myślę, że mają się wyrwać. Nie, przepraszam, przypomniał mi się sernik w Łodzi. Boże, bardzo dziękuję. Przepraszam. Bardzo przepraszam, tak, był przepyszny, naprawdę. Świetne, tak. Świetny szok. Proszę, Janek. Zależy od poziomu. Jeśli to jest kołówka 2600, to płacimy wszystkim zawodnikom i wtedy nawet najgorszy startowy, wtedy dostanie, nie wiem, na przykład 500 euro wypłaty. Jeśli robimy 2500 na zrobienie normy na arcymistrza, to trzem arcymistrzom płacimy stawkę rynkową. Pozostałe zawodnicy płacą odpowiednio wysokie wpisowe i staramy się wyjść na zero. Wpisowe jest akurat jawne do takich kołówek, to jest koszt powyżej 1000 zł wpisowego, więc 7 zawodników plus sala plus to, no to organizacja już takiego sumarycznie to pewnie byłoby około dziesiątki. 1000 złotych? Myślę, że tak. Około tych za kołówkę GM-owską? Czy IM-owską? GM-owską. Na 2500?
W sensie z normą tak. po prostu. Okej, okay. tak. koło dychy. Jeśli dajemy nagrody, odpowiednio chcemy okay. wysokie, żeby podnieść też poziom, żeby zawodnicy ale chcieli grać. Ale w tym masz wliczone wpisowe, czy bezwpisowe, jak to masz policzone? W tym masz te wpłaty spisowego, bo to jakby to jest kluczowe. Nie. Nie ma, okej. Okay. Czyli 10 trzeba znaleźć. Czyli gdzieś, ale w 10 jeszcze masz te wpisowe, możesz zbierać i tak dalej, tak? Jeszcze raz. W tych, powiedzmy, że potrzebujesz 10, żeby zorganizować, no to masz po 1000, nie wiem, 500 zł, 1500 wziąć od każdego uczestnika z tych 7 i masz te 10K. To się zgadza, tak? Biznes? Ma rolę? Nie, trzeba jeszcze znaleźć dodatkowe koszty finansowania, dlatego są bardzo często albo sponsorzy, albo... Przecież to jest 10 powyżej to, co jest wpisowe. Oprócz wpisowego, oprócz wpisowego 10, jest 10 najczęściej tak. tak. Około dychę. Dobra, najczęściej tak. Stawka rynkowa, czyli, dobra, już nie będziemy drążyć, bo tutaj Janek też ma swoje, tutaj wiecie... swoje tajemnice biznesowe. Zawodnicy chcą dostać jak najwięcej, my chcemy dać jak najmniej i trzeba się spodziewać po środku. Tak, pozdrawiam no. wszystkich arcymistrzów, których chcą grać w Janka w kołówce. A teraz, dlatego ja nie gram kółek. Chyba, że mi będzie brakowało już jednej. Po stawce rynkowej zostaniesz. A teraz zostanie tutaj do Piotra, no właśnie a propos stawek rynkowych, to dlaczego InfoShack nie robi takich kołówek, żeby zarobić na działalność? Skoro Janek tutaj już stworzył model biznesowy. Nie, no właśnie trudno na tym zarobić, tak? Czasem trzeba dołożyć do takich trzeba wyjść na zero. Więc tutaj, zresztą też InfoShack bardziej taką prowadzi działalność internetową, okay. więc tutaj mamy jakieś pomysły takie komercyjne, jakaś akademia InfoShack i tak dalej, coś tam będziemy działać, no, ale generalnie kołówki to myślę, że nie jest to taki dochodowy biznes w skrócie. Spoko. Dobra, przechodzimy do quizu, ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania. Słuchajcie, zasady w quizie są proste. Jeden punkt dostaje tylko osoba, która odpowie poprawnie. I macie takie tabliczki, zobaczcie tam, za samą liczbą możecie sobie wyciągnąć. I ten, kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Jeżeli odpowiedź jest błędna, to ja to powiem, że jest błędna. I pozostałe dwie osoby mogą odpowiadać. Rozumiecie, o co chodzi? Jasna sprawa. Dla naszych tutaj wspaniałych widzów, ja wklejam teraz wam link do mojego Twittera i tam znajdziecie już odpowiedzi na te pytania, więc możecie kibicować naszym tutaj... I śmiać się z pomyłek. Tak, i śmiać się z pomyłek naszych gości. No dobra, ja będę prowadził też tabelę, więc będziecie potrzebuję, żebyście też byli cierpliwi co do zadawania pytań i przechodzimy od razu do rzeczy, dobra? Pierwsze pytanie. Co oznacza zwrot szach-mat? Ja wiem. Król jest bezradny. Bardzo dobrze, tak jest. Bardzo dobrze, Magda. Punkt dla Magdy. Mamy to. Pytanie numer 2. Ile może maksymalnie według teorii posunięć trwać partia szachów? Ale to tak dokładnie trzeba tak. podać? Ejku, ale to jest taka liczba blisko 6000, 5000. Dobra, poczekaj, zróbmy tak. Z błędem do 50 powiedzmy. Z błędem do 50 niech będzie. 50. 5800. 70. Nie. 5929. Jak? 5929, liczba szanowna. Zmieściłeś się, to jest 5949, o 20 się pomyliłem. Ale Janek dostaje punkcik i lecimy dalej. Trzecie pytanie z 10. Jeden z 10. Szachowe. Ile miała ruchów najdłuższa partia szachów w historii? Ja chyba wiem. 269. Bardzo dobrze. To była partia rozgrywana przez Iwana Nikolicza z Goranem Arsowiczem. Aczkolwiek tutaj trzeba dodać, że w rapidach myślę, że były dłuższe partie. Chodzi te, tak, o które tak, są, te, wiesz, zapisy. No bo tak, zapisy też mogą być w sensie tego. Tylko, takie są aktualnie statystyki. Okay. Czwarte pytanie. Kto wygrał pierwszy międzynarodowy turniej szachowy? Adolf Anderson. Bardzo dobrze. W 1851 roku w Londynie. Londyn. Bardzo dobrze, Jan Kozak dostaje punkt. No Piotrze, będzie trochę. Dobra, piąte pytanie, jesteśmy na półmetku. Kiedy powstała Międzynarodowa Federacja Szachowa FIDE? No chyba Piotr był pierwszy, myślę. Kurczę, to trzeba tak... dokładny rok. To 1924. Bardzo dobrze. Ajajaj. A widziałem, że ty, Janek, widziałeś to. Tak czułem, że to widziałeś. Ten. Dobra, kolejne, szóste. Kiedy rozegrano pierwszą Olimpiadę Szachową? W którym roku w sensie? Pierwsza olimpiada szachowa. To tak co do roku to w tym samym? Tak. 1924 w Paryżu i wtedy też powstała FIDE. Powstała kongres. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Janek. Widzę, że tutaj... Główka pracuje. I widzę, że zakusy na FIDE są. Dobra. Siódme pytanie. W którym roku jakie najlepsze miejsce zajęli Polacy w olimpiadzie szachowej?
1931 miejsce. Tak jest, złoty medal zdobyli. Piotr rehabilituje się za poprzednie mniej udane próby. Od 13 do 27 lipca 1930 roku polska drużyna zdobyła złoty medal w Hamburgu podczas trzeciej olimpiady szachowej w składzie. Rubinstein to jest ten, którego park szachowy jest w Polanicy Zdrój. Możecie bardzo piękne miejsce odwiedzić, tam też jest super turniej szachowy swoją drogą. Dodatkowo grał Tartakower, Przepiórka, Makarczyk i Frydman. Pytanie numer 8. 29 lipca tego roku rozpocznie się 44. Olimpiada Szachowa. Zagra rekordowe 349 drużyn z 187 krajów. I uwaga, pytanie jest takie. Ile jest drużyn w kategorii open, męskiej, a ile kobiecych? I to jest na logikę. Ja chyba wiem. No? Po 150. Nie. Aha, a dobra. Okay. 187 w męskiej. No. I... Jakby matematyka by musiała mnie nie oszukać, ile było dokładnie, to uzupełnienie w damskich, to jest 344 gra. 9, 349 gra. No musisz tylko matmę zrobić dobrze, inaczej się przepadnie. Punkcik. Studia inżynierskie, tak? No. Dwójka na końcu. No. No to będzie 100. Dobrze. Dobra. To wiadomo, 100. Teraz tylko cyfra musisz na przykład trafić. Od 1 do 9. Od 1 do 9. 10%, nie, 9, więcej, 12% szans. Jezu Chryste, jakie mam zaćmienie umysłu. A jak wstyd. 167. 162. Tak, 162. No właśnie, dobrze. 162. Jezu. Dobrze policz, brawo. Dziewiąte, przedostatnie pytanie. Pora. Tak jest. Dla przypomnienia, panie mają piąty numer startowy, a panowie szósty numer startowy. Bardzo dobrze. Dziewiąte, przedostatnie. Z którym wybitnym szachistą przyjaźnił się i pogrywał w szachy Albert Einstein? Z Emanuelem Laskerem. Zgadza się, z drugim mistrzem świata, który panował przez 26 lat i 337 dni. I on napisał drugiemu przedmowę do autobiografii. Do biografii, nie do po śmierci. Coś takiego też kojarzę. Dziewiąte to było. I ostatnie pytanie. Dziesiąte. Szacuje się, że liczba atomów na świecie wynosi około 10 do potęgi 79, a liczba unikalnych gier w szachy to 10 do potęgi 120. Liczba ta możliwych kombinacji szachowych nazywana jest liczbą? Szanona. Tak jest. Bardzo dobrze. Piotr dostaje punkt. No i mamy wyniki końcowe. Magda 2 punkty, Piotrek 4 i Janek 4. To jakieś pytanie chyba killer powinno być dogrywka. To teraz czekajcie, ja coś muszę wymyślić. Znaczy, na poczekaj, nie miałem tego w planach. Więc może jakieś pytanie killer. Czekajcie, co strzelić? Ja się zaczynam bać. Wiem, wiem, to jest bardzo dobre pytanie, moje ulubione. No, kurczę. Czekajcie. No, w ciemności nie można zgłosić. Co? W ciemności nie mogę zgłosić. Poczekajcie, zaraz będzie. O! Kto z was, może macie wymienić top 10 zawodników z rankingu szachów klasycznych FIDE na aktualnej liście z lipca? Kto wymieni więcej? Możecie licytować. Ja wymienię 10. Ale, wiem. To chłopaki, ilu wymienisz? Ojku. To jest ostatnie, finałowe. Ilu z tych 10 wymienisz? To trzeba zgadnąć, ile wymienię? Nie, no ilu wymienisz, licytujesz i potem odpowiadasz. Jeżeli odpowiadasz źle, no to przegrywasz. 7. Dasz 8 z 10 czy nie? Kurczę, chyba nie. Mogę nie dać. To niech próbuję. Dobra, czyli 7. No, a jeżeli powiesz 7, to wygrywasz. Jeżeli nie powiesz 7, to przegrywasz. I Piotr wygra. Carlson, Caruana, Nepomniachtchi, Firuzja, Mamedyarov. Oj, to spadł. Maxim Vacher-Legraf. Na szczęście to jest piąte, no. Raport. Dobrze, ale hit, no. Na 10 pewnie. 8-9 trafiłeś, no. 7-8-9 w ogóle trafiłeś. Dinklgren. Dobrze, wygrałeś. No przy 8 próbach. Jeszcze nie wymieniłeś tylko Aroniana i So. Aroniana i So i kogoś jeszcze tutaj. No tak wspominaliśmy w ogóle. I Giriego, Giriego jako 10. Dobrze, wszystkich gotowych. Gratulacje za Janka, gratulacje. Nie bez powodu. Super redaktor. Jeśli chodzi o newsy. Redaktor na dobry wybór. Tak jest. Już nie umiem. Słuchajcie, wszystkie te ciekawostki, z wyjątkiem ostatniego pytania, znajdziecie na moim Twitterze. Wklejam wam link.
Podłoga Kanarkiewicz, zapraszam na Twittera. A my już z wami się żegnamy. Bardzo wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Na koniec możecie pozdrawić kogoś, jeśli macie ochotę. Zapraszamy. Magda, kogoś chcesz pozdrawić? Wszystkich moich przyjaciół. Janek? Swojego promotora, doktora Krzysztofa Durkę. O kurczę, widzę, że tam chcesz zapusować. A ja grupę sympatycy InfoSzach oraz kolegów z pracy, którzy pewnie teraz zamiast pracować oglądają program. Super, bardzo dziękujemy wam i zapraszamy do kolejnych odcinków Królewskiej Gry. Będzie się działo, przed nami Olimpiada Szachowa, 44. Polacy, wielkie szanse na medal. No i zobaczymy, mamy nadzieję, że wrócą z dwoma medalami. Oby tak było, do zobaczenia, szach i mat. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.